Państwa, za chwileczkę zaczniemy. Spotkanie z panią profesor Pawłowicz. Pani profesor właśnie już się szykuje, za chwilę wejdzie do nas, więc zaczniemy za chwileczkę spotkanie. Przyjechali na to spotkanie. No i Związek Polaków nie. Stronnictwo Narodowe! Brawo! Nie zapominaj. Jest czas na przedstawienie się. Dobrze, już przekazuję pani profesor, proszę bardzo. Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie. Wiem, że nie dysponuję zbyt długim czasem, ale chodziłoby tylko, nawet powiedziałam, o wypunktowanie pewnych rzeczy, tak żeby Państwo mieli pewne wyobrażenie, w którą stronę Polska dryfuje, bo trudno powiedzieć, że jest kierowana czy sterowana, w którą stronę Polska dryfuje. Temat jest, jaka Polska w jakiej Europie. To właściwie trzeba zacząć, to jest taka moja teza, której bronię od dawna i byłam autorką wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie, że samo wejście Polski do Unii Europejskiej było sprzeczne z Konstytucją i było sprzeczne z podstawowymi interesami państwa polskiego i nawet tą Konstytucją PRL-owską, właściwie można powiedzieć, to Kwaśniewski jej tutaj patronował, prezydent ówczesny. I sprzeczne oczywiście również z regułami tej konstytucji. W moim przekonaniu wejście Polski do Unii Europejskiej było decyzją polityczną, nieprawną. I potem proces czy postępowanie, które toczyło się przed Trybunałem Konstytucyjnym, miało charakter polityczny i wiadomo było z góry, że decyzja Trybunału Konstytucyjnego też będzie miała charakter polityczny. Ponieważ nie trudno, każde dziecko może udowodnić i wykazać, że oddanie suwerenności państwa polskiego
do Unii Europejskiej w sprawach gospodarczych pierwszym traktatem akcesyjnym w 80%, no przecież nie jest umacnianiem suwerenności Polski, tylko wyzbywaniem się. Co więcej, pogwałcono reguły konstytucji polegające na tym, że suweren Polski jest najwyższą władzą w Polsce. Suweren, czyli naród. I oddanie kompetencji, większości kompetencji, głównie w sprawach gospodarczych, jest oczywiście pozbawieniem suwerena, czyli narodu polskiego, władzy w Polsce. Niektórzy mówią, że, i podnoszą ciągle, i nawet zakłócą się ze mną, tak mogę powiedzieć, i twierdzą, że przecież naród polski wyraził swoją zgodę w referendum. No to proszę sobie wyobrazić, jak może wyglądać referendum w demokratycznym państwie i w sposób cywilizowany, kiedy ludzie nie znali tekstu, na podstawie którego przecież przyłączali się, wypowiadali się. Co więcej, głosowali tylko właściwie w trybach, to było przedmiotem, czy jesteś za tym, żeby tam prezydent, nie Kwiatkowski, tylko Kwaśniewski, na jedno chodzi. żeby podpisał traktat o wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Nikt nie znał treści traktatu. Zawartość, ponieważ Unia wymaga, żeby państwo, które przyjmuje traktat, znane były przepisy, regulacje unijne, to tak słyszałam, że na teren Sejmu przywieziono 8 czy 9 wielkich tirów dokumentów, zrzucono to, przywieziono, może nie zrzucono to, przywieziono i uznano to za fakt w nocy z 30 kwietnia na 1 maja i uznano to, że właśnie znajomość prawa już jest w Polsce wystarczająca i naród polski już zna prawo unijne. Oczywiście nikt tego nie znał. Jeśli państwo, może ktoś w tym czasie był w Polsce, to była bardzo silna propaganda, jaka tylko może być przez media, która przekonywała Polaków, że to jest fantastycznie, że to jest dla ich dobra, że teraz wreszcie nie będziemy zgrzebnie chodzili i prosili w gumiarkach i w filcowych bucikach, tylko wreszcie będziemy Europejczykami pełną gębą, pojedziemy sobie teraz właśnie w dowolnym kierunku, bez żadnych ograniczeń. Otóż jak wyszła Polska na tym, dziś widzimy, jak Polska na tym wyszła. Nie ma właściwie żadnej marki polskiej. Nie ma przemysłu, nie ma kopalni, przemysłu wydobywczego. Bezrobocie jest rekordowe, od 20 lat największe. Polska nic nie może robić, nie podejmuje żadnej, nie ma prawa, nie prowadzi polityki samodzielnej gospodarczej. I w zasadzie jesteśmy nędzarzami, przedtem byliśmy nędzarzami dla wschodu, może nie byliśmy nędzarzami, dla nich właśnie byliśmy Europą i Ameryką, bo do nas przyjeżdżali, a teraz jesteśmy dla zachodu nędzarzami, bo traktuje się Polaków w sposób, który, nawet może nie tyle Polaków, bo może Polaków to się trochę boją, tylko te władze polskie, które przystają na każde oczekiwanie. Nie ma obrony i tak to twierdzimy, nikt nie broni się interesów polskich. I niestety, można powiedzieć, tragedią Polski jest to, że Polacy, nie mając wiedzy, ponieważ nie ma mediów, oddają po raz drugi głosowali na partię, która pozbawia ich państwa polskiego. Pozbawia ich suwerenności. Jeszcze się cieszą i nie widzą związku przyczynowego między decyzjami, które się podejmuje, a skutkami, które wpływają bezpośrednio na nich. Nie było przecież w programie wyborczym, na przykład Platformy, oddawania kolejnych, właściwie już pan minister Sikorski mówi, w ogóle nas tam zabierajcie. No już jak lat, właściwie wysoka kultura zarządzania mówi, tu w Niemczech jesteśmy gotowi, właściwie prawie, że słynny artykuł Rzeczpospolitej na warunkach takiego stanu w Stanach Zjednoczonych porównywał. No skandalicznie, jak taki człowiek może być ministrem spraw zagranicznych, reprezentować interesy Polski, kiedy oni by wszystko już oddali. I są bardzo tutaj, niektórzy publicyści twierdzą, że właściwie jest to motywacja raczej czysto osobista niż kierowanie się interesami państwa polskiego. Nie ma, oczywiście tutaj nie było w programie wyborczym Platformy to, że Polacy mają pracować do śmierci prawie, do 67 roku życia. Dla polskich rolniczek oznacza to pracę dłuższą o 12 lat. Bo dzisiaj przechodzą na emeryturę w tych strasznych warunkach, w jakich polska wieś funkcjonuje. Jeśli ktoś jeździ, to grzeczcie panie, to się niewiele zmieniło. Buduje się drogi, ale takie, które właściwie sprawiają, żeby te kraje, powiedzmy, zachodu,
Polakom, czy Niemcy sobie wygodnie jeździli do swojego heimatu, tam gdzie właściwie dla nich jest to wygodne. Nie mam nic przeciwko Niemcom, nawet rozumiem, bo też gdybym miała taką sytuację, to kto by nie chciał sobie z powrotem wrócić na swoje rodzinne strony, prawda, gdzie się urodził. Natomiast jest polityka taka, że tam gdzie jak w stronę Niemiec, przepraszam, Mazur, Gdańska, Śląska, tam się buduje drogi, tam jest infrastruktura, tam się przywraca nazwy i tam właściwie się stwarza warunki, żeby oni się czuli jak u siebie w domu. Natomiast interesy polskie nie są realizowane. I to nawet na fakt pracy do śmierci, no bo w Polsce badania pokazują, że mężczyźni na przykład średnio żyją do 68 czy którego roku życia, czyli faktycznie do śmierci pracują, tak? Kobiety również, rolniczki od 55 roku życia teraz mogły przejść na emeryturę. A ciężko mają pracę, no przecież tam nie ma opieki, nie ma infrastruktury, jak dojazdu. Zabiera się przystanki, kasuje PKS, stacje kolejowe, poczty, posterunki policji. I ci o szpitalu to już się w ogóle nie mówi, o opiece jakiejkolwiek, szkoły się kasuje. I ci ludzie tam zostają, właściwie gospodarkę autarkiczną muszą prowadzić, bo sami na wszystkie swoje potrzeby muszą się właściwie już leczyć sami, bo zabierają, sprawiedliwość sobie sami wymierzać. No i teraz do 67 roku życia, czyli tej emerytury, co to znaczy? To znaczy, że emeryturę dostaną 15 lat później te kobiety, kiedy już dzisiaj chodzić nie mogą. Pokaleczone dziś, no, głównie choroby reumatyczne, zaniedbania, jakieś różnego rodzaju choroby. Również pan premier Tusk nie obiecywał Polsce, i tego nie było w programie wyborczym, że sprowadzi do Polski całą kulturę i cywilizację zgniłą, tak mogę powiedzieć, która po prostu niszczy nam Polskę. Bez pytania, przecież nawet to, żeby wprowadzenie, wydłużenie wieku emerytalnego do 67 roku życia, jest to niezwykle ważna decyzja, której naród powinien móc się wypowiedzieć. Nie zrobiono, zebrano 2 miliony podpisów. 90% badań opinii publicznej pokazywało, że Polacy chcą referendum, że nie chcą pracować. Nie! Pan premier Tusk zachowuje się jak dyktator jednoosobowy, bo wszyscy wiemy, że go w Platformie wszyscy się go boją. I słynne powiedzenia, premier się wściekł. Po prostu chodzi się wścieka i robi co chce i ludzie go słuchają. Ja nie mogę się nadzieć, kto głosuje na Platformę Obywatelską w Polsce. No kto głosuje? Ale się trudno dziwić, skoro wyniki głosowania oblicza się na ruskich serwerach. To trudno się dziwić, że tak. Dokładnie. Czyli mamy tutaj, gospodarka leży. Kolejnymi paktami oddaje się teraz kolejny pakt fiskalny, który jest przedmiotem właśnie rządu, tej się czai. Przy pierwszym podejściu okazało się, że to tak łatwo może nie być. I teraz na kolejnym posiedzeniu w przyszłym tygodniu będziemy właśnie omawiać pakt fiskalny, który jest przekazaniem konstytucyjnych kompetencji Sejmu i Rady Ministrów. Jest pakt fiskalny, przekazuje prawo do monitorowania, wyrażania zgody przez organy unijne dotyczące sposobu wydatkowania pieniędzy, wielkości długu, długu publicznego i po prostu całego mechanizmu gospodarki finansowej. Konstytucja nie przewiduje takiej możliwości. Co więcej, chcę powiedzieć, że tu mamy nadużycia dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, takie regulacje jak pakt fiskalny dotyczyć mogą, zgodnie z unijnymi traktatami, tylko państw, których jest po pierwsze euro i po drugie, gdzie jest kryzys tego euro. W Polsce nie ma euro i związanego z tym kryzysu nie mamy. Jest polski kryzys, ale to jest zupełnie co innego. I nie powinny być zawierane takie traktaty, podpisywane, jak premier Tusk podpisał. Co więcej, jest to również naruszenie traktatów, dlatego że przepisy traktatowe mówią, że polityka finansowa jest suwerenną kompetencją państwa członkowskiego. Politykę taką można prowadzić tylko wobec tych państw, które już przyjęły walutę euro. Polska nie przyjęła, w związku z tym premier nie miał podstawy żadnej, żeby zgodzić się na ingerowanie w gospodarkę polską, ingerowanie w kompetencje konstytucyjne polskiego Sejmu. A artykuł 216, jak pamiętam, Konstytucji jest tutaj jednoznaczny i artykuł 216 mówi tak. Sejm uchwala budżet państwa na rok budżetowy. Sejm, a to oznacza, że nie Sejm po zatwierdzeniu i za zgodzie jakichkolwiek organów zewnętrznych,
tylko Sejm jest organem suwerennie funkcjonującym. Sejm działa w imieniu suwerena, czyli narodu polskiego. A o tym, kto jest suwerenem, mówi tutaj bardzo wyraźnie artykuł 4. Władza zwierzchnia w RP należy do narodu. Naród sprawuje swoją władzę bezpośrednio lub przez przedstawicieli. Czyli Sejm jest przedstawicielstwem narodu. Naród powinien, jeśli jest problem, referendum i naród powinien się wypowiedzieć, a nie rząd, który podpisuje pan premier Tusk i też z oporami wewnątrz. Ekonomiści polscy już właściwie, to znaczy też ja ciągle się zastanawiam, jak można popierać właściwie taką dekonstrukcję gospodarki. I coraz więcej głosów jest na temat tego paktu fiskalnego. Niektórzy nazywają to puczem konstytucyjnym. No ale pana premiera to nie zraża. On jest historyk, ale historię kończył właśnie, nie, w Związku Radzieckiego nie. Sejm uchwala budżet, czyli jest to konstytucyjna kompetencja polskiego suwerena. Dalej, określanie długu, właśnie manipulowanie tymi wskaźnikami finansowymi, mówi z kolei artykuł 221. Inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy budżetowej, ustawy o prowizorium budżetowym, zmiana ustawy budżetowej, ustawy o zaciąganiu długu publicznego oraz udzielania gwarancji finansowych przez państwo wyłącznie przysługuje Radzie Ministrów. To znaczy, że nie można takim paktem fiskalnym, który premier podpisał już, tylko Sejm ma ratyfikować, bo to jest umowa, nie można przekazać żadnym organowi. Najpierw trzeba było zmienić konstytucję. Konstytucja nie jest zmieniona, ale pan premier udaje, że nie ma nic, że to wszystko jest w porządku. Co więcej, chce z naruszeniem kolejnym przepisu konstytucji 90. Artykuł 90 konstytucji mówi tak. Konstytucji mówi następująco. Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach. Czyli może przekazać, tak? Chociaż ja twierdzę, że ten przepis przygotowany był w ustawie z 90, w konstytucji z 97 roku, kiedy przygotowywano już Polskę dla wstąpienia, dla relacji z Unią Europejską, takiego przepisu, który pozwala na zdradę państwa polskiego, w ogóle nie powinno być w konstytucji. W ogóle nie powinno być w konstytucji. Dzisiaj, kiedy prezentuję to swoje stanowisko, zgadzają się ze mną. Bo nie mamy tu żadnej granicy, do której można te kompetencje przekazać. Bo to, co tu jest, niektóre kompetencje, ale już Polski Służby Trybunał Konstytucyjny interpretuje w sposób, który pozwala w zasadzie z każdego obszaru i w każdym, właściwie w każdym, no nie mamy tu granicy. I Trybunał Konstytucyjny mówi, że nie można, właściwie tylko, no, można, tylko nie można przekazać tej istoty. I to jest w takie słowa ubrane, że właściwie ciągle można i Trybunał zawsze zinterpretuje, że jeszcze nie jest przekazanie kompetencji. Czyli mamy przepis, którego nie powinno być, bo to jest przepis o samolikwidacji państwa polskiego przez polskie władze. Bo jeśli może przekazywać, ze względów politycznych Trybunał Konstytucyjny mówi, jeszcze nie przekazano, bo to jest kwota, a to można, a to nie jest istota, a to już jest, a jeśli wszystkie z tego zakresu i można tak filozofować i Polski nie będzie, oni będą dalej opowiadać. I jeszcze, i proszę bardzo, właśnie jesteśmy, no skoro tu siedzimy, no to jeszcze możemy. I to jest po prostu przepis, za który powinien, mam nadzieję, że jak kiedyś Polska wróci, to ten przepis będzie odpowiadać, będą osoby, które brały udział, ci naukowcy i ci profesorowie, którzy taki przepis wstawili. No ale dobrze, czy to Tusk siedzi i opiera się o ten przepis? No jest, możemy ustawą przekazać, dobrze, ale mamy kolejny przepis, który mówi, że jeśli przekazujemy kompetencje organów władzy państwowej, właśnie ten, to ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, którą właśnie przekazuje się kompetencje, wymaga większości 2/3 głosów w obecności. A oni mówią, no ale przecież my nie przekazujemy kompetencji żadnych. I tu zwykła ustawa, oni mają arytmetyczną większość, bo wygrali. No więc mówią, jak nie przekazuje się? No odebranie kompetencji Sejmu, który już nie będzie samodzielnie uchwalał budżetu, ustalał, odebranie kompetencji Radzie Ministrów do samodzielnego uchwalenia projektu inicjatywy i zatwierdzenia, bo jak to się teraz da, to zobaczcie, jakie tam zupełnie bardzo ogólnikowe są sformułowania, że tam oni różne mechanizmy, jeszcze nawet nie wiadomo jakie, bo tu nie są. Na bieżąco będą określać, co wolno, ile to od sytuacji będzie zależało, chociaż cały czas mówię, Polska nie jest w obrębie euro.
I premier Tusk mówi, że to nie jest przekazanie kompetencji. Ani Sejmu, ani Rady Ministrów. Jest oczywiste, no jak może, no jak może, jak jest napisane, że należy do Sejmu, a będzie wykonywał teraz Komisja Europejska. No i co można zrobić? No to już nie ma żadnych argumentów. Co więcej, jest w Polsce bardzo bogate orzecznictwo, Trybunału bogate, no ale w treści swojej dwa były wyroki dotyczące tych dwóch i traktatu akcesyjnego, i traktatu z Lizbony, gdzie wyraźnie się mówi, i ten Trybunał, nawet ten Trybunał podkreśla i mówi, że kompetencje, które są pewne kompetencje, które świadczą o tożsamości narodowej, konstytucyjnej danego narodu. Nie wolno ich przekazywać. Jeśli zmieni się sens Sejmu, sens i jakby charakter uprawnień Sejmu, to przestaje to być polski Sejm. Tylko robi się taki, który rączkę podniosła aktualna większość, no to i co? I tam mniej, właśnie mniejszość, bo kto wygrał wybory? 50% ludzi chodzi do głosowania i z tego 30 parę % dostała Platforma. Nie mają legitymacji demokratycznej w większości społeczeństwa na oddawanie państwa polskiego, przęganie ludzi do pracy, na oddawanie, w istocie likwidacji instytucji, jaką jest Sejm Polski i Rada Ministrów. Bo co im zostaje? Nic już nie zostaje. Właściwie kompetencja o suwerenności państwa mówimy wtedy, kiedy może mieć wojsko, wymiar sprawiedliwości, stanowić prawo, ustalać podatki, gospodarować, ustalać budżet. Jeśli to będzie nam teraz Unia, czytaj Niemcy, nie mam przeciwko Niemcom i rozumiem ich, ale gdyby na ich miejscu też bym może, chociaż nie podporządkowywało, to jest po prostu okropne, jak się nie daje żyć grupom narodowym, tylko wszystkich pod bucior i pod kopyto. I to jest okropne, to jest tak samo imperialne, jak komuna była. No, nie ma się co rozumieć. I mamy tutaj pakt fiskalny, który teraz pan premier, on osobiście twierdzi i ma zawsze usłużnych, znajdzie kilku profesorów, którzy twierdzą, no tak, no to nie jest przekazanie kompetencji, bo my jeszcze nie mamy euro, prawda? My podpisaliśmy, ale my przecież nie musimy tego wdrożyć. No ale to kogo, do kogo taka mowa? No to po co podpisujesz, jak masz tego zamiaru przestrzegać, tak? A potem jak podpiszesz, w dowolnym momencie sobie uruchamiasz, kiedy to zacznie działać. Bez Sejmu już. No i po co? Więc jest to naprawdę, ja akurat długo uczyłam tego prawa gospodarczego, zajmowałam się regulacjami konstytucyjnymi, no człowiek jest bezradny. Taka dewastacja i brak szacunek dla polskiej konstytucji jest trudny naprawdę do zniesienia. Znam ludzi, którzy po prostu przewrażawiają się naukowo, nie są w stanie, zajmują się jakimś naprawdę jednym przepisikiem prawa autorskiego albo jakąś bardzo tam w zamówieniach publicznych, nie są w stanie psychicznie nauki wykonywać. No musisz przeczyć samemu sobie. I w sytuacji, kiedy właśnie takie są ważne problemy, pan premier tu jest w porozumieniu z opartą pani Kota, która stworzy ją sobie, bo ma taką, wychował sobie lewicę, która ma być lepsza od SLD. I partia pani Kota i zawsze z błogosławieństwem, bo premier udaje, że się droczą, ale każdy wychodzi, jak państwo widzicie, popierać, tak? Od drugim razem mu się nie udało. Natomiast oczywiście nie wszystkie pomysły Platforma popiera, natomiast premier kładzie na szale cały swój autorytet i właściwie można powiedzieć kompromituje się, co widać w tej ustawie o tak zwanych związkach partnerskich. Ale to nie są jedyne ustawy, takie obyczajowe, którymi zamiast od tego się odwraca uwagę. Ci dziennikarze o to się nie pytają, w mediach publicznych na ten temat nie ma mowy, a to jest prawdziwy kanał. Koniec Polski. Podpisanie tego odbiera właściwie, możemy sobie chodzić, podskakiwać, kiedy jednocześnie pan prezydent Komorowski przeforsował z Platformą ograniczenie wolności zgromadzeń. Mamy tak ograniczone właściwie teraz władze miasta, decydują, kiedy nam wolno, kiedy nie wolno, kiedy to zakłóci, kiedy się te demonstracje będą kłóciły, kiedy nie. I właściwie cała władza nie wolności obywatelskich, którzy chcieliby, w organizacjach obywatelskich, które chciałyby sobie przeprowadzić demonstracje, tylko we władzach miasta, które się to zastanawiać, zmienią trasę, będziesz chciał przejść pod pałac prezydencki, oni ci powiedzą, oj, bardzo dobra, przecież Żoliborz, przejdźcie tam sobie nad Wisłę. No można tak, no. Tylko, że nie o to chodzi, to nie na tym polega wolność. Także wolności konstytucyjne są kolejno są ograniczane, a wrzucane są właśnie takie obyczajowe ustawy, które bardzo ludzi przejmują, denerwują, bo społeczeństwo polskie jest w swojej masie, że tak się wyrażę, tradycyjne i na przykład podrzuca się ustawy dalej. No może tak w takiej kolejnie najważniejszej wedle ważności, ale tak chronologicznie, żeby usunąć religię ze szkół, nie tyle może usunąć, co
państwo nie będzie tego finansowało, nie ma pieniędzy, samorządy nie finansują. Samorządy nie mają żadnych pieniędzy, ponieważ im się dowala i oni mają na podstawowe żłobki, przedszkola i tak dalej. I lekcja religii na ostatnie, także można było sobie zwiać, żebyś nie była obowiązkowa. I właściwie nie wiadomo, czy samorządy będzie stać na opłacanie nauczycieli lekcji religii. Usuwanie, ograniczanie ilości lekcji historii w szkołach. W Polsce głodówki się na ten temat odbywały. To nic nie pomogło. Ograniczona jest lekcja, natomiast wprowadzają tu ruch Palikota, oni sobie tak rozkładają te swoje inicjatywy. Lekcje świadomego rodzicielstwa. Czytaj o prawach reprodukcyjnych. I tutaj właśnie lekcje świadomego, że tam młodzież było, może nie wiem, tak tylko ci dzieci biorą. Tak, już nie z kapusty, tylko oni tam powiedzą, skąd się dzieci biorą, ze szczególikami. Tak jakby dziecko małe, jeszcze tu przy mamie, przy tatusiu, musiało wiedzieć właśnie najważniejsza wieść w życiu, tak? Nie trzeba bułkę z szyneczką i serkiem, tylko skąd się biorą dzieci. Dalej podrzucanie ustaw do tych wymierzonych w Kościół katolicki. Pan premier zresztą też przed wyborami tego nie mówię, przeciwnie, na rekolekcji do kardynała Dziwisza jeździł i cała ta jego tam gromadka jeździli. Po wyborach powiedział, że on już nie będzie klękał przed księdzem. Już nie będzie klękał i się zaczęły historie z podcinaniem finansowych korzeni funkcjonowania Kościoła w Polsce. Ograniczenie, zlikwidacja komisji majątkowej, której psim zadaniem było zwrócić Kościołowi to, co jej komuna zabrała. I nie oddano tego wszystkiego. I tej komisji właściwie tam trudno zarzucić, tylko dlatego, że te lewackie środowiska chodzą, ujadają, to on chyba widzi, że on traci tą swoją polityką na prawicy i on teraz celuje na ten skrajnie lewicowy, lewacki, na tą młodzież zbuntowaną, której powiedzieć napluj na krzyż, to oni pójdą nas i tak dalej, nie powiem, bo kręcą tu powiem, różne telewizje w Polsce się dowiem, co powiedziałam, więc na syn, proszę państwa. I oni to zrobią, tak? I oni to zrobią. Jesteś do końca i no i proszę, i oni to zrobią, tak? Taką młodzież, ja sama wiem, bo ja pracowałam 40 lat z młodzieżą i wiem, że to są ludzie pełni dobrej woli. Poznają życie, a jednocześnie mają jeszcze tyle energii, że na każde takie wariactwo pójdą, bo oni dopiero potem, Jezu, co do tego, wstydzą się, nie przyznają się, że chodzili na takie właśnie, trudno powiedzieć, no, bojówkarskie jakieś działania. Obrażające Kościół, plujące, bijące starszych ludzi. To się, żebyście Państwo, jak ktoś było, ale filmy na pewno widzieliście, to się w głowie nie mieści. No barbarzyństwo. I tego Palikota wybierają potem do Sejmu, tak? I on ma grupę 20. Barbaria! Wstyd jest tam siedzieć, po prostu wstyd. Oni siedzą vis-a-vis, człowieka mdli na widok całej tej ich reprezentacji. Nawet tam może nie całej, bo tam są tacy niektórzy ludzie, którzy gdzieś z małych miasteczek, którzy jeszcze no poszli, tak? No bo droga była i nawet tam, no można wskazać, ale ukłonią się, jakoś tak się zachowują, ale niektórzy z szaleństwo. No nie wejdą na trybunę, żeby nie zbluzgać Kościoła, prezesa Kaczyńskiego, nieżyjącego prezydenta, na Polskę. No to jest ludzie, którzy bez przerwy podważają konieczność suwerenności państwa polskiego. Plują na wszystko, co się z Polską, z polskością kojarzy. Mówi, dość już, mówi, Palikot mówi, angielski ma być językiem tu urzędowym, żaden polski i włączamy się, wreszcie nie będzie kultura i tak dalej. Kto ich wybrał? Kto ich wybrał? My z nimi nic nie chcemy mieć wspólnego, my z nimi nie chcemy gadać, na żadne spotkania nie chcemy chodzić. I oni teraz mają taką radochę, że mogą sobie, jak ja już coś powiedziałam, to tak spróbować gdzieś fałszywe ogłoszenia. Pawłowicz spotka się z tym człowiekiem, tak? No i się spotka. No się nie spotka, daje ogłoszenie, nie ma zamiaru, nie będzie się spotykać i po prostu szanujemy państwo polskie. Więc mamy kolejne ustawy o świadomym rodzicielstwie, o usuwaniu religii, właściwie ograniczeniu, marginalizowaniu religii, ograniczaniu ilości lekcji historii, które człowiekowi dają poczucie tożsamości. No to jest tak jak drzewo, nie złamiesz drzewa, które ma głębokie korzenie. Jak cię oduczą historii, nie wiesz skąd jesteś, tylko ci dadzą tego Marsa, jakiegoś Snickersa, jakieś frytki, wszędzie to jest i za każdy pójdziesz, to ci te frytki obieca, tak? No nie ma, no to jest, proszę? Wszystko, wie pan, to jest coś niesamowitego. No jesteśmy w kraju, w którym właściwie rządzi się teraz nienawiścią do wszystkiego, co polskie.
podstawia się te sprawy obyczajowe, bo to człowiek z natury swojej bardzo jest, za przeproszeniem, tylko zainteresowany. No tak jest natura, no. I to raczej z tym od pasa w dół, a jak mu się każe wysilić i chce uczcić historię, przepraszam, rocznicę Powstania Styczniowego, to nam sejm Platforma zgody nie wyraża. Bo już jest niepoprawne, nawet historii nie możemy mówić, że kiedyś było, no niedawno, prawda, 150. rocznica, bunt przeciwko Ruskim i to już co wyprawiali z Polakami. I to jest polityka. I teraz mamy całą serię tutaj, pan premier in vitro teraz będzie popierał. Kiedy mówi mój panie premierze, no jest artykuł 36, który do konstytucji, który mówi, że życie podlega ochronie bezwzględnie, tak? No to o, tutaj zastanawiają się, okazuje się, że to życie właśnie tam, to już dzwoni, no skąd? Przecież tutaj to CBA, czy to się właśnie? Pan prezydent. Nie, bólu. Siedzi samotnie w bólu. Więc mamy tutaj podrzucane takie lekcje, nie lekcje, tylko takie projekty ustaw, które są trudne do przyjęcia, podobnie ta konwencja o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet w rodzinie, która wprowadza wprost filozofię taką genderowską pojęcia płci. No ja mam teraz uznać, tak jak to Szwedzi na przykład już dawno zrobili z Warią, oni zginą dzięki sobie i nie giną, co? No co, niech na jedno. Dziewczynka się urodzi i ma kompletnie nie wiedzieć, co ona jest dziewczyną, ma się chować. Zobaczymy, co wybierze. Jak bierze konika, może chłopiec, tak? A bierze laleczkę, o to będzie chyba dziewczyna, niezależnie jak się urodziła, z jakim przyrodzeniem, tak? Ale zobaczymy. No i tak można patrzeć, chodzić i wreszcie okazuje się, że dziewczynka ma tam powiedzmy 8 czy ileś lat. No i dziewczynka no, lubi na przykład się bawić, ja wiem, wojskiem. Chłopiec, idą będą, dobra, chłopiec się urodził. No, takie role społeczne, czyli do nas to wchodzi. I ta konwencja posługuje się socjologiczną. Okoliczności społeczne, role społeczne, głębokie wewnętrzne przekonanie decyduje o tym, kim jesteśmy. Co tam medycyna, co tam chromosomy układ, co tam geny, a co do nas obchodzi? Tak, jak się czujesz. I proszę bardzo, podpisał pan premier Tusk konwencję, która co więcej, bo oni widzą przyczynę przemocy w rodzinie, Kościół katolicki i religia chrześcijańska. Czyli to, że kobieta jest kobietą, że jest matką, że ma być no, w miarę najlepiej możliwe, pan jest wyrozumiały, jest wierną żoną, a facet wierną mężem, no na ile to możliwe, tak? No, każdy chce. Ale jednak, tak? Natomiast to są, oni mówią, to właśnie te feministki, te genderówki, że to jest ta patologia, to stąd się bierze przemoc, to dlatego chłop tą babę bije, a ta baba jest uciemiężona w chałupie, a z tymi dziećmi, co to za jakiś wybryk, singielka, to jest to, i tak dalej, i tak dalej. Więc i w odpowiedzi podpisał pan premier, co więcej, oni żądają wprowadzenia do szkół przedmiotu i państwo się ma zobowiązać, przedmiotu, którym będzie się właśnie nauczało tego, wypaczało biologiczne rozumienie i chrześcijańskie rozumienie kobiety i roli. A tak, jak to się poczuwa? Jakie masz głębokie przekonanie? No to są fisie różne, które się codziennie na inaczej czują. Staje jako baba, kończy jako chłop. I można tak co 5 minut będzie zmieniał, albo zależnie, gdzie szedł na plażę, dla kobiet, to wstaje i czuje się kobietą, tak? To mu to mówi, tak? Pochodzi po tej plaży, wrócił, ja teraz to mówi jako facet. No i można tak sobie, więc to możemy się pośmiać, ale to jest realne. Te koncepcje są, one funkcjonują. Ludzie nie zwracają uwagi, bo rząd specjalnie nie nagłaśnia, ale to przychodzi potem ludzie, każdy, kto będzie miał inne zdanie, to jest na moim przykładzie, jak ja twierdzę, że homoseksualizm jest sprzeczny z naturą, bo jest! Ślepa ulica, to ja procesy będę miała. No to niech zapytam do prokuratora, że jestem Hitler, Stalin, Himmler, Goebbels, co by tam chcieli, no? Czy ja wyglądam na Hitlera i Stalin? I on jeszcze mało jeszcze najlepiej dolepić matkę antysemita. A co? Wszystkie możliwe, że państwo chcecie, jestem obecna pewnie morderca, a w nauce to jestem w ogóle grzebie naukę polską i tak dalej. No kiedy ja właśnie stoję na gruncie nauki polskiej, ustaleniach medycyny, no, skoro układ chromosomów
i Kordena decyduje o tym, to dlaczego mam na faceta mówić proszę pani? Tutaj podrzucono Sejmowi, będzie też, żebyście państwo nie myśleli, ustawa o uznawaniu płci, które właśnie będzie można się obudzić. Jeśli ktoś się po wieczornych jakichś tam barażach obudzi, to jest wolność, to wolność. No i właśnie jak człowiek się już obudzi, to wtedy może iść i mówi, no tak głębokie mam przekonanie, jestem kobietą, tak? Albo mężczyzną. No i idzie i urzędnik do urzędnika stanu cywilnego, zaświadczenie jakiegoś lekarza sobie tylko trzeba wziąć. Nikt nie mówi, że nie musi być jakiś nieznajomy lekarz. A kto powiedział? A może być i znajomy, bo tutaj nie ma wyłączenia. No i on idzie i on się tożsamość, oni używają określenia tego właśnie genderowego, tego właśnie, które kompletnie usuwa naukę z obszaru życia i posługujemy się taką nową mową genderowo-feministyczną, właśnie uzgadnianie płci, to się nazywa uzgadnianie płci, tak? Że uzgadniasz, no to jest, nie rodzisz się jak tylko uzgadniasz sobie umiejętność, tak? Oczywiście. I ustawa określa procedury i skutki uzgadniania płci osób, których tożsamość płciowa różni się od płci metrykalnej. No można pójść, no właśnie, co więcej, tu są przepisy, szkoda tutaj tego, że szerzej o tym mówić, natomiast są przepisy tutaj, które pozwalają objąć tymi chorymi praktykami dzieci. Jeśli dziecko, że przedstawiciel ustawowy dziecka, bo im po prostu brak jest zabawek do zabawy, tak bym powiedziała, małych zabawek do zabawy. I tutaj mamy artykuł 11, który mówi tak. Przedstawiciel ustawowy może dalej, jeszcze wcześniej może, ustęp 1, artykuł 11. Zakazane jest stosowanie jakichkolwiek nieodwracalnych interwencji medycznych mających na celu korektę zewnętrznych lub wewnętrznych cech płciowych w stosunku do osób, które posiadają cechy charakterystyczne dla obu płci, których płeć nie może być jednoznacznie określona na podstawie tych cech bez ich zgody. Czyli za zgodą można, to nawet jak on jest niesprawny, to można, tak? Kiedy to jest w ogóle zakazana, taka ingerencja w tożsamość, w jednolitość ciała człowieka, jest tutaj w ogóle, dalej. Osoby, o których mowa, mogą wyrazić zgodę na nieodwracalne interwencje medyczne po ukończeniu 13 roku życia. Czyli 14 dzień po 14 roku życia dziecko już będzie mogło powiedzieć, właściwie to się czuje taką kobietą na 100%, nie? Będzie facet oczywiście, bo to i różni się. I pójdzie. Ale proszę pani, ja pani wie, co jest w projekcie, no, to co pani. Ale to jest ze wszystkim to się już. Ale dalej to jeszcze jest, nie koniec tutaj. Czyli dziecko będzie miało 14 lat, bo ukończy 13,1 dzień, będzie chłopiec, a wskutek. Jaką ma tożsamość płciową takie dziecko, co ma 14 lat? Jeśli ono w ogóle sobie do końca zdaje, no ma, ale to jeszcze dziecko, niedojrzały, nieukształtowany organizm i już może. I czyje to jest? No wiadomo, że opiekunów różnego rodzaju, którzy sobie zabawkę chowają. I dalej, ustęp trzeci mówi tak. A przedstawiciel ustawowy może wyrazić zgodę na nieodwracalną ingerencję medyczną w stosunku do osoby małoletniej poniżej 13 roku. I oni sobie wezmą dziecko, nie wiecie, czy to państwa dziecko, bo nam zabiera dzisiaj można kolejne przepisy, które mówią, że jeśli ktoś jest biedny, nie umie się opiekować, oni sami oceniają. Zabierasz dziecko do domu dziecka, tak? A tamte dzieci komu będą dawane, kiedy poprawnością obyczajową się już językowo kierują, przyjdzie dwóch takich, jeśli się dopuści Eltonów, Dżanów i ten drugi taki i oni sobie będą wybierać, no to Rosjanie też głupcy, tak? To z Ukrainy sobie zdaje się wzięli tego chłopczyka. I mój człowiek przyjdzie i wybiera, nigdy nie wiemy, czy nie zabierze biologicznym rodzicom i da takim ludziom, a to oni jako przedstawiciele, bo się adoptują, wyrażą zgodę, że poniżej 11, mogą za zgodę, czy dziecko samo powyżej 13, a dziecko mniejsze, można sobie wyobrazić, tu nie ma dolnej granicy. Czyli z 5-latka mogą sobie zabawkę zrobić. No nie ma to ograniczeń, to jest projekt, zajrzyjcie państwo, druk, zaraz powiem. Nie mam jeszcze tutaj wpisanego. Do Sejmu, druki sejmowe, projekt ustawy o uzgadnianiu płci. Ja wyzwałam z trybuny sejmowej pana rzecznika praw dziecka i mówię mu, dlaczego się nie interesuje. To są projekty, które powinien pierwszy stać na straży. Co więcej, przypomniałam mu również, kiedy był projekt ustawy, żeby ograniczyć możliwość aborcji co do dzieci zagrożonych chorobą. Żeby tych po prostu nie abortować, krótko mówiąc. Napiję się wody, to będę miał coś. Lepiej coś mocniejszego. Nie, bez mocniejszego, nie.
I zwracałam uwagę, że to jest przecież niedopuszczalne, właśnie niedopuszczalne, żeby wypowiedział się na ten temat i żeby poparł stanowisko tych projektodawców, którzy mówią, żeby to z tej grupy wyłączyć dzieci, tak? I tak można tam w wyniku, kiedy życie grozi śmiercią w wyniku gwałtu, ale to jest możliwość, żeby wyłączyć, żeby te dzieci ratować, bo się okazuje potem po urodzeniu, że te dzieci są do uratowania w wielu sytuacjach. Niektóre same umierają, ale właściwie nawet jedna ze stron, czyli te dziadkowie chcą się opiekować i uważają, że to jest wartość większa niż wygoda. Na co i kłopoty różne. Na co ja prosiłam o to, że proszę, pan ma w ustawie artykuł 2 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka obowiązek dbaniach ochrony życia, zdrowia dzieci od chwili poczęcia do naturalnej, do, nie tam, który rok do pełnego, to który się 18 rok życia. Nigdy przy projektach tych, nigdy Rzecznik Praw się nie odzywa. W związku z tym interpelację napisałam i on powiedział, że on się nie będzie w polityczne spory włączał. No jakie polityczne? To nie są spory, to są prawdy, to są sprawy życia, śmierci. A on mówi, że on nie będzie. To po co to on siedzi, ten człowiek? I on tak broni praw dziecka i słucha, on się boi tych lewaków, on się boi tej platformy, która jest teraz lewo. To żebyście państwo wiedzieli, mówcie swoim znajomym. To jest już, nie powiem lewizna, to jest po prostu skrajnie lewactwo. Jest ta grupa tych 46, która popiera pana ministra Gowina, ale tylko przy tej jednej ustawie, bo przy innych to oni nie popierają. Więc tutaj mamy sytuację i ten Rzecznik Praw Dziecka, nie, ja nie widziałam gości, nie pamiętam, żeby on do Sejmu przyszedł w jakiejś ustawie. Ja nie wiem, gdzie on jeździ, co on robi. Rozdaje tam może jakieś piłeczki, jakieś prezenty dla dzieci. No tych, co się urodziły, tak? Ale chciał ma bronić od poczęcia wszystkich. Nie widziałam go, nie słyszałam. Ale to nawet nie, jak on się nazywa. Michalski. Tak, Michalski. Dwa dni temu doniesienie do prokuratury złożył. Na kogo? Na siebie sam. Na siebie. Czyli wykonuje obowiązków ustawowych. Zamknijcie. Sprawą mordę w Hipolitowie, gdzie ta matka zamordowała 5 swoich dzieci. No to się obudził. Obudził się. No mniejsza, w tych sprawach nie występuje, prawda? Nie ma go, a to jest jego obowiązek. Czyli mamy ustawę o uzgadnianiu płci. Dalej wymyślono nam kolejną ustawę, żeby odwrócić od tych ważnych. Ustawę, to Platforma sama złożyła. Ustawa o tak zwanej, o zmianie artykułu 256 kodeksu karnego, która ma penalizować tak zwaną mowę nienawiści. To znaczy, oni się nie mogą pogodzić z tym, że my ich krytykujemy. I tutaj, no jak tutaj, są te portale już niezależne, są gazety, Klub Gazeta Polska, mamy telewizję niezależną, mamy w polityce, mamy te takie telewizje internetowe. No i też nie da się tego utrzymać, nie da się co więcej, nie da się również powstrzymać dyskusji na temat Smoleńska. Więc każdy, kto ma inne zdanie, jest tutaj niestety, zobaczymy co będzie, to jest druk 1078, to sobie też państwo sprawdzacie, w którym obecny przepis 256 kodeksu karnego mówi tak. Kto publicznie proponuje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści wobec grupy osób lub osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych lub ze względu na bezwyznaniowość podlega karze. Czyli mamy tutaj nacisk na względy rasowo, etniczne i wyznaniowe. Tak, tak. I z tym się, i ustrój totalitarny. Kto popiera, no nie można tam komuchów ani faszystowskie różne pochwalać i to nawet rozumiem, tak? Zresztą konstytucja zabrania. A oni teraz chcą wprowadzić, proszę zwrócić uwagę, jak ma brzmieć. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści wobec grupy osób lub osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, za nasze zdrowie. To gardło, które się troszkę zdarzyło. Powodu jej przynależności rasowej, etnicznej, politycznej, społecznej, a dalej naturalnych lub nabytych cech osobistych lub przekonań jakichkolwiek podlega karze grzywny, ograniczenia wolności
Ale czego nie ma? Nawoływania do komunizmu, już tego nie ma. Do wyznaniowych, czyli na religię można pluć na kościół, ale już teraz mamy tylko, kto nawołuje do nienawiści wobec grup lub grupy osób z powodu i przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, społecznej, politycznej. To ja do więzienia pójdę, za to ogłoszę, za moje wystąpienie w Sejmie, do więzienia. Bo ja to oni interpretują, że do nienawiści. Jaka to jest nienawiść? Jak ja mówię, że to jest sprzeczne z naturą i medycyna nie uznaje takich osób za, albo inaczej, uznaje za patologię czy anomalię, tak? No to całe kręgi lekarskie będą do więzienia sadzać, tak? I tutaj mamy, i to jest już druk nadany. Druk jest nadany. Co więcej, jestem również członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. I właśnie wczoraj, nie przedwczoraj, było posiedzenie, które rozsyła się, kiedy druk wpływa do Sejmu, to wysyła się do różnych organów państwa prośbę o opinię do różnych środowisk, do sądu, tego, prokuratorów, Narodowego Banku i tak dalej, i tak dalej. I Krajowa Rada Sądownictwa, tak jak powiedziałam, w której jestem, oczywiście oceniła negatywnie ten projekt i mówi, że nie może być takiego przepisu, który posługuje się kompletnie nieostrymi, bez definicji pojęciami, które będą na bieżąco interpretowane, zależnie od składu i od sytuacji. Co więcej, to już ja od siebie dodawałam, to jest przepis, który po prostu powala konstytucyjną wolność wypowiedzi, wolność słowa. No jeśli ja za moją wypowiedź polityczną, co jest nienawiścią, w ogóle to pojęcie nienawiść, to jest po prostu wzburzenie. Jak ktoś zajrzy do słownika, to jest wysoki poziom wzburzenia. Ale dlaczego to się, to znaczy moje jakieś wzburzenie będę mówiła o, po prostu o zboczeniach jakichś. No mam prawo być wzburzona, tak? Albo jak dzieci będzie się okaleczać, to ja mam prawo, to co, to będę ukarana za nienawiść? Mam prawo, mamy prawo do nienawiści, to też państwo wiedzcie. No mamy prawo. Przecież to jest uczucie naturalne, które broni człowieka i po prostu daje możliwość reagowania, okazywania, że coś jest źle. To jest wysokie... To jest zakazą chrześcijańskim. Ale nie jest. To jest zakrzyczanie. Ale wie pan, nie, ale proszę pani, ale zaraz pani powie. Można używać, ale czy można zastąpić nienawiść miłością współczującą? Uczucie takie jak nienawiść w rozumieniu niezgody, wzburzenia istnieje. My sobie daliśmy mówić, możemy, tak jest. Ja tak powiem, my możemy. Pani słucha, pani słucha, nie wyskuje się na to pytanie. Przecież wie pani, nie o to mi chodzi, żeby używać znaczeniu takim, w jakim używają używani ludzie, którzy chcą krzywdzić innych. Słowo nienawiść tu oznacza głęboką niezgodę na coś. Nienawiść do zła. Jeśli ktoś słucha, to... I tak właśnie interpretować, jeśli państwo słuchacie czasem Radia Maryja, profesor Jaroszyński, który mówił, że mamy prawo do nienawiści, do zła, tego wzburzenia na zło. Nikt nie mówi oczywiście o formach, bo nie może za tym się iść to, że idziemy komuś, kładamy nóż w plecy. Ale mamy się nie zgadzać na to. Zrobić wszystko po chrześcijańsku. Po chrześcijańsku Pan Jezus poszedł, porozwalał świątynię. Dokładnie. Brawo! Brawo! Tak, to pojęcie, czy to mowa nienawiści, będzie, jeśli to uchwalą, a mają większość, więc ja mam nadzieję, że się nie przyłączy PSL, będziemy mieli przepis, który po prostu sprawi, że nasza wolność słowa jest iluzoryczna, bo nie na całe życie i społeczne, i polityczne przekonania, i nawet na naturalne cechy. To, co jak powiemy o kimś, że jest ryży, to też będziemy się dzieć? Jest jeden. No to co, że naturalne nienawiści. Tak ktoś powiada, że ryży Polskę doprowadza do zguby. No to będę się działa. No jest zgodnie z tym przepisem, będę się działa. A pokażcie mi sąd, który, no może się znajdzie jakiś, który by nie skazał. Ale raczej się obawiam, że gdzieś ten sędzia Tuleja siedział, to skaże. Dalej, inny przepis i na ustawa, na której potem już właśnie może te przykłady zakończę, na właśnie odwracaniu uwagi od tych spraw rzeczywiście ważnych, od sytuacji niszczenia Polski, destrukcji przemysłu polskiego, oduczania, odpocinania korzeni tożsamości polskiej. Właśnie teraz jest przerabiana projekt ustawy.
tak zwanych związkach partnerskich. I ta ustawa, projekt przedstawiły kluby i Palikota, Ruch i SLD. I jeden projekt, trzy projekty były i projekt był Platformy Obywatelskiej, niejakiego posła Dunina. I wszystkie te projekty miały, ich cechą wspólną było to, że naruszały ustawowy, konstytucyjny zakaz ustanawiania jakichkolwiek instytucji, które podważają instytucje małżeństwa. Bo konstytucja w artykule 8, krótko naruszały artykuł 18 konstytucji. A naruszanie, konstytucja mówi 18 artykuł w ten sposób następujący. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Rodzina, macierzyństwo, rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczpospolitej Polskiej. Co z tego wynika? Wszystko wynika. Wynika, że tak. Małżeństwem nie może być nazywane nic, co nie jest związkiem kobiety i mężczyzny. Małżeństwem dalej. Państwo chroni tutaj, dlaczego wybiorą funkcje prokreacyjne. Bo co chroni? Macierzyństwo, rodzina, rodziciel. Wszędzie mamy rodzenie w rdzeniu tego słowa. Chodzi o prokreację. To jest taka jednostka, czy związek, czy komórka, która przedłuża byt, która daje następne pokolenia. I nie jest małżeństwem, nie może być nazywane małżeństwem nic, co nie jest związkiem kobiety i mężczyzny i nastawione teoretycznie, bo wiadomo, że niektóre pary nie mogą mieć dzieci. Albo nie chcą, to ich wybór. Ale małżeństwo korzystają ze wszystkich praw małżeńskich, żyją w sposób, jaki tam chcą. Idziesz do urzędnika stanu cywilnego albo do kościoła, zależnie gdzie, kto jak wybiera. I tylko tak, ale co z tego jeszcze wynika? Skoro państwo chroni małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, to po pierwsze, nic innego nie może się nazywać małżeństwem, nie może być małżeństw homoseksualnych. Nie ma takiej możliwości. Bo nie potrafią rodzić, no to już jest... Nie, ale wiesz, ale... Tylko... Jeszcze! Dalej, nie może, jeśli państwo chroni małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, oznacza i chroni, to znaczy logicznie, nie może popierać na gruncie prawa żadnego pomysłu, który podważa małżeństwo, rodzinę, podważa atrakcyjność małżeństwa jako właśnie małżeństwa, jako związku takiego, no rodziny tak zwanej. Czyli każdy związek, który będzie, oni dlatego nie nazywają tego małżeństwem, bo to wprost, to się nie da, tak? No to nazywają się teraz związki partnerskie. Na co ja w tym swoim wystąpieniu mówiłam, że pojęcia, po pierwsze, no może to akurat jest mniej ważny argument, ale pojęcie partnera jest zastrzeżone w polskim kodeksie spółek handlowych dla członka spółki partnerskiej. To dla spółki handlowej, która biznesy robi, być może to jest bliższe temu, ale zastrzeżone jest dla osób, które wykonują tak zwane wolne zawody. Architekci, notariusze, lekarze i tam laborantki jakieś i tak dalej. Nie można używać tutaj pojęcia partnera w tym znaczeniu, ponieważ to jest zamęt prawny, tak? No to oni i tak używają i kolejny projekt, który już złożyli parę dni temu, już nie będzie Biedroń, przedstawiciel tych homoseksualistów w Polsce, tylko będzie Kalisz, który... Ja nie wiem, on będzie referował, bo miał właśnie nie, to jest taka rodzaj manipulacji, bo on się lepiej kojarzy, on tak jest, docipni się, on coś powie i oni uważają, że tak się ułaskawi i być może on więcej tutaj będzie potrafił załatwić. W każdym bądź razie w dalszym ciągu, nie mówię już, że nie używali, bo zanim napisano ten projekt, to już wiedziałem, że słowo małżeństwo nie przejdzie. Związek partnerski też tu jest ogromne nadużycie, dlatego że oni mówią, że my w interesie też tych konkubinatów, które, bo przecież proszę bardzo, oni tak żyją, nie mają praw i tak dalej, bo mówią, że związek partnerski to jest związek dwóch osób. Czyli albo dwóch facetów, dwie baby, albo hetero, tak? Na co ja też tutaj wykazywałam, nie ma tutaj możliwości, ponieważ oni nadużywają, chcą się jak koń trojański pod te konkubinaty podczepić, bo konkubinaty korzystają w Polsce, są w pewien sposób akceptowane. Orzecznictwo sądowe, ponieważ oni tworzą rodziny w istocie, prawda? Z różnych powodów się tam nie mogą żenić, ale funkcje rodziny wykonują, tak? Bardzo trwale, czasem do śmierci i orzecznictwo sądowe, jak również przepisy, daje im pewne uprawnienia i mogą korzystać, zresztą przy mieszkaniach, nie przy jako osoba bliska, różnie jest interpretowane. A oni chcieli się poczuć, że oni tacy są sami jak konkubinaty. Nie! Wy jesteście dwie baby i dwóch facetów. Dokładnie. No. I nie jesteście żaden konkubinat. No to oni mówią, ale we wspólnym pożyciu. Jakim pożyciu? Pożyciu. Pożyciu, ale nie pożyciu, tak? No to będzie przez... Ja się zresztą pytałam z trybuny sejmowej tego pana Biedronia, mówiła, co wy rozumiecie
rządzi, jakie wspólne pożycie. Jakie wy macie wspólne pożycie? A on mówi, dobra, to jak pan rozumie, pan wytłumaczy. Rody wspólne, to tak jak przepisy, bo przepisy, nie przepisy, tylko z orzecznictwa wynikają, ale też przepisy. Wspólne pożycie ma, musi być więź ekonomiczna, uczuciowa i fizyczna. Ja mówię, proszę pan, to niech pan wytłumaczy, jakie więzi was łączą. No i on mi powtarza, ekonomiczna, duchowa i fizyczna. Ja mówię, fizyczna was łączy? No i on mówi, oczywiście, no i to znaczy, a tam mówi, nie, oni się wspierają, się tak jeden w drugim kocha. No więc tutaj na to nie ma rady, bo jako ja twierdzę, państwo nie może nienaturalnych relacji fizycznych akceptować i dawać im przywileje, a my jeszcze mamy dopłacić za Unię wolnego. Żeby najpierw w pierwszej wersji zaproponowali ulgi zwolnienia podatkowe. To my mamy, oni się bawią ze sobą, tak? A my mamy finansować i do budżetu katolickie społeczeństwo, mamy, bo to jest kosztem ubytków budżetowych. Dalej, z naruszeniem praw rodziny naturalnej, dlatego że jeśli oni, druga co bardzo to żądają, jeżeli chodzi o te przywileje po prostu, mają prawo wejść jako ustawowy spadkobierca. I taki człowiek umiera, a przecież wiemy, że bardzo często jest prostytucja homoseksualna. Bardzo często trudno młodemu facetowi związać się z starego. No nie jest to, mówię, że stare szmaty łatwiej się palą. Tak mówię. Ale to nie wymyślił. I w tych relacjach jest bardzo łatwo wyzuć naturalnych członków rodziny, dzieci, rodzeństwo z majątku, bo ci z ustawy wchodzą. Z ustawy i on nie musi nic robić, on po prostu strzela paluszkiem i czeka i zabiera majątek, własny dorobek rodziny, kilku czy iluś tam pokoleń. Co więcej, to jest niezwykle groźne o mieszkania, bo oni potrzebują, żeby wchodzić w mieszkania, gdzie jest mieszkania komunalne, państwo czy samorząd wynajmuje, to oni mieliby, tak jak rodzina najbliższa, wchodzić w ten stosunek najmu. No więc ja tutaj oczywiście też protestowałam, bo wszystkie rzeczy inaczej, żebyście państwo wiedzieli, homoseksualizm nie jest w Polsce zakazany. Robią co chcą, mają takie same prawa obywatelskie, mogą sobie pisać testamenty do woli, proszę bardzo, mogą pełnomocnictwa pisać, oni tak ciągle by ten podkreślają element, że on zasłabnie taki jeden jego, ten homoseksualista drugi i on na ulicy, on nie będzie musiał jego zdrowie dowiedzieć, już widzę. Pewnie tam się mogą cieszyć, że już dla nich tego, no ale on nie może się dowiedzieć o zdrowie. No to, że ja mówię, panie, nikt się nie może dowiedzieć, nawet rodzina przyjdzie i osoba, która idzie do szpitala, wskazuje osobę, która może się dowiedzieć o jego zdrowie. To dotyczy wszystkich. I jak cię, niech cię wskaże, będziesz się pewnie dowiadywał. W każdym bądź razie to takie chwytanie za serce i mówienie, że on się nagle nie dowie, jak on, no na ulicy. Ja mówię, panie, jak człowiek na ulicy, to jest lekarz potrzebny, a nie ten drugi człowiek, pan. No na co tak, no, żeby co? Tak, więc co więcej, no wszystkie na dzień dzisiejszy homoseksualiści mają prawa i obowiązki, ale oni chcą, żeby zrównać, oni są tak jak ma małżeństwo. To jest rewolucja obyczajowa, którą już od pokolenia, można powiedzieć, 68 roku, ci hipisi, którzy są dzisiaj u władzy, u rządu, już idą na emeryturę i oni tą falą mówią, że tę Europę zniszczą. I to będzie teraz podważanie rodziny, podważanie suwerenności państw narodowych, zmierza do po prostu zrewoltowania, tylko teraz to ma nie być tak jak rewolucja francuska, że księży wyrwali, wycięli i tak dalej, ośmieszyli chrześcijaństwo, tylko teraz ma iść w sposób taki właśnie, a to dowcipnie, a pokazywać, jak oni pięknie, a to tam jakieś piórka, jakieś tam nie wiadomo co. I dla ludzi, ludzie traktują to przeciętnie, mają swoje obowiązki i nie zwracają uwagi, właściwie trochę lekceważą i budzą się dopiero, jak to przychodzą w nocy i zabierają, jak ty mogłeś powiedzieć ryży na tego, albo jak ty mogłeś powiedzieć pedale na tamtego. I się obudzą, bo nie reagują. I to jest takie ustępowanie pola i stąd też bierze się moje zdecydowanie. Ja akurat po prostu się nie boję. I mi śmieszy, jak ktoś mi mówił, o ty taka Hitlerze, czy tam Hitlerze. Idź chłopie, no co myślę, że to, że powinniśmy, niezależnie, ja wiem, że tu w Niemczech jest trochę inaczej, nie chcę podburzyć, czy mnie tutaj nie złapali, ale ja myślę, że powinniście państwo nie dać się zwariować, naprawdę, to jest homoterroryzm i teraz jako przykład powiem państwu, że w mojej obronie około 300 profesorów podpisało list, bo z kolei 40 takich różnych gender, feministek, lewaczek, pani Środa i tak dalej, taka, bo podpisywa.
pokazywały, że właśnie ja tutaj właśnie antysemitka to tamto warto, na co około 300 profesorów podpisało, że właśnie stoi na gruncie nauki, co więcej uznają i też twierdzą, że homoseksualizm jest anomalią. I się dobrali teraz bojówki i się ruszyły w pole. I może z internetu Państwo wiecie, że już się wzięli za profesora historii, pana profesora Zawadzkiego, którego szykanują, zastraszają, oblepili mu drzwi z napisami tam lesby i coś tam, faszysto, dobierzemy się do was, będziemy was tropić wszędzie, zostało nam jeszcze, do każdego z was przyjdziemy. Nie ma reakcji, a uczelnia własna, że nawet do łóżka im zajrzą, tak? I zobaczycie, jak to jest normalnie, coś w tym stylu. A władze uczelni, zamiast bronić, na razie wydały tylko list odcinający się od tych profesorów, że to ci profesorowie. No to jest walka najbardziej poważna. My sobie nie zdajemy sprawy. To jest najbardziej poważna walka. My będziemy się po katakumbach chować. Normalni ludzie będą się chować. A prawa ustanowione, ktoś spróbuje powiedzieć na nienormalność, bo to jest nienormalne, to jest sprzeczne z naturą, a w Polsce dodatkowo jest sprzeczne z konstytucją. Także dziękuję bardzo. Analizy systemu prawnego, szkód, jaki unijny wywiera w Polsce, na gruncie konstytucji. To są wszystkie argumenty i tylko jest jakby dowód na to, nie posługuje się pojęciem prawa. Jest tak zwany wspólnotowy dorobek prawny, który dowoli jak za komuny. Wytyczne polityczne to było prawo, polecenia, telefony i tak dalej. I pokazujące, to są przepisy, które pokazują, jak się narusza polską konstytucję, jak polskie władze się godzą, orzecznictwo ETS-u, nauko, z całym warsztatem naukowym. I to są tak, trzy, może ktoś kseruje, to nie wiem, gdzieś tam, może to, i dwa, i tu kilka artykułów, które są, pani wodzie, to są dwa, to są, jeden jest prawo międzynarodowe, weź zadzwoń do Marcina na moim telefonie. Weź tutaj. Do Marcina zadzwonię ja z mojej. Odbijcie do Państwa, sobie to są argumenty na to Unię. Nie, chyba nie. No chyba nie, to jest w pismach naukowych. Nie, dziękuję. To serdecznie przejdziemy do serii pytań. Ja mam jeszcze dla Państwa tylko dwie informacje. My o Klubie Gazety Polskiej planujemy, organizujemy następne już terminy spotkania, na przykład z panem redaktorem Cezarem Gnyzem. Pan Marcin Wolski ze swoim kabaretem ma też przyjechać do pani. Jeśli z Państwa ktoś nie ma z nami kontaktu bezpośredniego, mailowego czy telefonicznie, to bym prosił nam podać, to my będziemy odpowiednio informować o odpowiednio odrzekłym czasie i tak dalej. Informacja też na najbliższy weekend. Bardzo ważna informacja. Sąsiedni klub Berlin Brandenburg organizuje w sobotę 16 godzinie 13.30 pokaz filmu Anatomia upadku Anity Gargas. Pani redaktor Anita Gargas będzie również w Berlinie, więc zapraszamy serdecznie na dyskusję, na pokaz tego filmu. 13.30, najbliższa sobota na Steinplatz w Filmwille. Ja przy okazji też chciałbym podziękować wszystkim członkom Klubu Gazety Polskiej w Berlinie za przygotowanie tego spotkania i za umożliwienie Państwu uczestnictwo w tym ciekawym spotkaniu z panią profesor. Ja przechodzę do pytań przejdziemy. Ja pierwsze pytanie może ja zadam, jeśli mogę. Po prostu tu jest gorące, ja swój wachlarz. Jest. Profesor, ja mam pytanie, czy świadomość społeczna w Polsce, społeczeństwo ogólnie zmienia się, powiedzmy, ponieważ ostatnie wybory były jakie były i konsekwencje tego są jakie są, jak to pani właśnie w ostatniej godzinie powiedziała. Czy świadomość społeczna jest taka już, że pewne elementy negatywne docierają do społeczeństwa, że zmieni swój sposób myślenia i efekt może być pozytywny w następnych wyborach? To było pierwsze pytanie i to drugie połączone z tym, gdyby na przykład jednak, miejmy nadzieję, świadomość społeczna się zmieniła i wybory by były inne, czy te akty prawne, które najważniejsze, o których pani powiedziała,
jest możliwa zmiana, korekta, czy te zmiany są tak daleko idące, że pewnych zmian już by nawet było ciężko zmienić, powiedzmy. No jest tutaj tak, jak chodzi o nieświadomość społeczną, to właściwie trudno, nie wiadomo jak ją mierzyć, tak? Bo z jednej strony mamy takie incydenty, jak na przykład tych niby studentów, ja nie wiem kto to jest, z tym profesorem Zawadzkim, prawda? Jest jakaś czystoosobowa grupa studentów z jakiegoś zielonogórskiego, ale nie wiem co to za studenci, nie wiem kto to jest, którzy taka okropna, ta Pawłowicz, nie daje się kochać tym, homoseksualistą. I z jednej strony mamy takie działania, z drugiej strony no powstają właśnie różnego rodzaju kluby Gazety Polskiej na przykład, albo różnego rodzaju inicjatywy, które przechodzi Kościół Katolicki w Polsce i inicjatywy, które wynikają również z takiej niezgody na to, co robią się ze Śledztwem Smoleńskim. I powstają media, no w sieci teraz do rzeczy są telewizje internetowe, powstanie Telewizja Republika. Jest parę ośrodków takich młodzieżowych, na przykład Fundacja Republikańska w Polsce, Instytut Sobieskiego. Natomiast to nie myślę, żeby to było jeszcze na tyle silne, ponieważ mamy prawdziwych mediów. Mediów nie ma. Oni na pranie mózgu robią od rana do wieczora. Ja tego nie oglądam, ale nie wszyscy jeszcze słuchają Radia Maria Telewizji Trwam. Natomiast tam poza częścią właśnie to taką duchową jest najlepszy serwis informacyjny. Oni mają bez komentarza 20 minut informacji. Nie mówię o tym, że kotek wlazł na drzewko, nie mógł zejść i paniusia stała i skacz kotku skacz, tylko są informacje, że uchwalono taką ustawę, że znowu zrobiono coś złego, jakie ustawy się uchwala. Więc ja myślę, że ja bym jeszcze tego nie przeceniała. I zresztą nie tylko ja, ale tutaj wybitni znawcy i profesorowie mówią, że jeszcze nie ma tego punktu krytycznego. Jeszcze nie ma w Polsce punktu krytycznego, że w sytuacji, kiedy władza to widzi, kiedy odbiera się lekcje historii, kiedy marginalizuje się Kościół, a właściwie zatyka się usta, ponieważ jeśli się dobieramy do fundamentów finansowych, to znaczy, że ten Kościół, wiadomo, z oczywistych względów, nie będzie za bardzo się rzucał, dopóki sprawa ich finansowania nie będzie uregulowana. No i to jest też, no i można powiedzieć, no i w Kościele weź tak, no ale Kościół teraz, no to oni zabiorą pieniądze i powiedzą, że będzie podatek, tak? Tu w Niemczech wiem, że jest podatek, no ale kościoły są, zdaje się, niekoniecznie pełne, niekoniecznie tam ludzie przychodzą, prawda? Poza tym ja twierdzę, że na gruncie Konstytucji obowiązek podatku kościelnego jest sprzeczny z Konstytucją, dlatego że państwo mają na dłoni moje preferencje, moje osobiste preferencje wyznaniowe, a jeszcze jeśli dalej miałabym jeszcze mówić jeszcze chcieli na partię polityczną, bo to Palikot też wniósł, no to w ogóle może wtedy inżynieria społeczna, manipulacje wszystkie. Mają przez urzędy skarbowe, kto do jakiego kościoła należy, kto do jakiej partii, no i te. Także to jest wszystko niedobre i Kościół też, no, też rozumiem w pewien sposób, ale jeszcze nie ma tutaj takiego. Natomiast pan mówi, czy można zmienić. No pewnie zmienić można, ale dalej cały czas niestety no, wybiera tych, który wybiera. Co więcej, badania pokazują, że oni cały czas jakieś 30% mogą liczyć. Ja tego nie mogę zrozumieć. Na ulicy nie ma roboty. Polikwidowane stocznie, kopalnie, odłączono wsie i miasta całe, zabiera się sądy, policję, pocztę, połączenia PKP. Oni głosują, bo na nienawiści. Właśnie widzi pani, na nienawiści, tylko że jeśli pani sobie przypomni o nienawiści przeciwko dobru stosowaniu. To był ten mechanizm. Kiedy przed wyborami w 2007 czy 2008 roku, nie pamiętam kiedy one były, plakaty ogromne w Warszawie, kojarzące nas, nienawiść, same słowa tylko wie pani, nienawiść, agresja, zło. I tu ludzie, wie pani, kiedy oni potem w rozmowach używali to Kaczyński i zestawiali, zbijali, no to wie pani, czyste manipulacje takie społeczne i w człowieku, wie pani, to jest też bardzo, profesor Krasnodębski pisze, to jest trudno zmienić w człowieku. Nie będzie wolnej Polski, jak się nie zmieni jego nastawienia i tego poczucia nienawiści do dobra, nienawiści do swojego kraju, nienawiści do Polski. A w Polsce mamy tego właśnie, jak mówi pan poeta Rynkiewicz, wewnętrzny Moskal, wewnętrznych Moskali mamy. Tu ubrany Polak. Wiesz pani do Moskwy. Panie profesor, kiedy powstawała Unia i ojcowie Unii, Robert Schuman i Konrad Adenauer,
no, oparli tą całą Unię na zasadach chrześcijańskich. O tym świadczą te gwiazdki na fladze, na niebieskiej fladze, na błękitnej. To jest odniesienie do Matki Bożej Maryi. A teraz, po tylu latach, widzimy, że z tych wartości chrześcijańskich i pierwotnych zamierzeniach niewiele z tego powstało. Tu jest jakiś dysonans. Co pani na to powie? No więc ja na to jak na lato, proszę się wyrazić. Ponieważ Unia Europejska, jak pani słusznie mówi, to był pomysł po II wojnie światowej, po pierwsze zneutralizować Niemcy, żeby tu się nie odrodziły te tendencje takie właśnie, tak imperialne, ten Warszawa Wschód i tak dalej, i tak dalej. I ten pomysł był nawet niezły, tylko to był w tamtym momencie. Natomiast to, co zrobiono z Unią Europejską, to nie jest ta Unia. W ogóle tego Szlimana to już nie wspominają. Te gwiazdy to naprawdę jak jakieś drażniące, bo nam się kojarzy z chrześcijaństwem. Natomiast to jest zaprzeczenie, kiedy nie można do preambuły słowo Bóg użyć, tak? I kiedy zwalcza się Kościół, i kiedy wiadomo, że niektórzy biskupi jeżdżą i mają hop, sugeruje się, żeby schować krzyż, żeby tam nie denerwować nikogo. Schowali? I schowali. No to nawet o tym nie wiedziałam. No to i niektórzy chowają nawet te krzyże. Kiedy właściwie nie wolno teraz, nie możemy świąt chrześcijańskich do kalendarza unijnego wprowadzić, tylko są jakieś życzenia sezonowe. Jaki sezonowe? Jaki sezon? No nie sezon, to Pan Jezus się urodził. Jaki sezon? No. Więc tutaj niestety ta Unia ewoluuje i tego oczywiście się mówi. I ten nowy, ten pakt fiskalny jest już właściwie dowodem na to, że to twarde jądro, te najbogatsze kraje, które najwięcej zyskały, a najwięcej zyskały Niemcy i Francja, bo one ciągną na to swoje rolnictwo, one są zainteresowane, i ta Belgia jeszcze, i ten Luksemburg, i one są zainteresowane, żeby dalej te kraje, które się przyłączyły, wie pani, to sprzedaż nastąpiła, po prostu te słabsze kraje, zwłaszcza Europy Wschodniej, za cenę pomocy, która miała po tych ruskich trochę dać tutaj jakichś środków finansowych, sprzedali się. Mało, to nie były umowy, tylko to było przyłączenie, akcesja tym się różni od umowy, że pani przyjmuje wszystkie warunki, które pani daje. Pani się nie umawia. Te pierwsze kraje, szóstka, które założyły, oni już sobą uzgodnili, jak to będzie funkcjonowało. Reszta, zwłaszcza wschód, się przyłącza, a przyłączał się mógł tylko troszkę terminy, że to nie wejdzie w tym roku, a w tamtym, mógł przyjąć narzucane warunki. Czyli za pieniądze unijne, wcale nie takie wielkie, zaprzedały się te kraje. I ta Unia od momentu, moim zdaniem, przyłączenia się tych Europy Wschodniej funkcjonuje już jako twór patologiczny, jako naruszenie standardów międzynarodowego prawa, które opiera się podstawowe w konwencji wiedeńskiej na suwerennej równości państw. Niezależnie od siły, niezależnie od bogactwa, każde państwo jest równe, a Unia stała się spółką prawa handlowego, której siła głosu zależy od wielkości ekonomicznej, od posiadanego majątku, pozycji i tak dalej. I też nie do końca, bo Polska ma tylu mieszkańców, a jest tak marginalizowana i gdyby porównać urzędników, to właściwie ze względu na liczbę ludności powinniśmy tam mieć tych komisarzy, więcej dyrektorów i tam jest kilkanaście osób. I pojechał i tu jakoś pana ministra Sikorskiego, nie ma gdzieś do Korei czy gdzieś do Mongolii. No wielki mi przedstawiciel, reprezentant interesu Polski w Mongolii. No. Wielka mi tutaj to docenienie roli Polski. Więc można powiedzieć, że ta Unia ewoluuje, że teraz zmieniła się już właściwie, jak państwo wiecie, to jest nowa umowa. Posługuje się ten pakt fiskalny. Ona pokazuje, że ta Unia już zostawiła ten kokon. To już zostało te instytucje, oni się jeszcze posługują, komisja i tak dalej, ale ten pakt fiskalny już pokazuje te kraje tej nie wiem ile tam ich jest, tam gdzie jest euro, oraz zwłaszcza Niemcy i Francja, bo zdecydowały komu jak przydzielić środki, kto co dostanie i tak dalej, i tak dalej. Także Unii już nie ma, to tam pewnie Konrad Adenauer się obraca w grobie, Schumann, albo tak. Boże Schumann, tak. Boże już nie wie, nie wiem gdzie oni tam są, natomiast na pewno nie jest to coś, do czego nawet już nie jest to coś, do czego Polska przystępowała w 2004 roku, 9 lat temu. To jest już zupełnie co innego. To jest maszynka do wyzyskiwania państw podbitych ekonomicznie, obyczajowo, kulturowo i których celem tego jądra Unii jest wykorzenienie, utworzenie jednolitego państwa i ten kierunek na globalizację, a potem pewnie rządu światowego idzie pełną parą. Można pani słowa ująć w ten sposób, że to jest właściwie rozbiór Polski bez użycia wojny, siły, przemocy. To jest na pewno, można powiedzieć, przekazanie samodzielne, bo to my przekazujemy.
rząd polski, generami się porobili. Ale tak jest przekazać. Chodzi o to, że nie trzeba już najazdu robić na Polskę. No, sami oddaliśmy przemysł, który oddajemy sferę obyczajową, rodzinną. Także tutaj Polacy się podnosili, są umordowani komuną, nigdy nie mieli tu spokoju. Potem od razu nakazano im 10 lat dostosowywać system prawa państwa polskiego do wymogów unijnych, a te wymogi, jak my byliśmy w komunie, były takie. Chociaż niektóre w zakresie ekonomii, zdrowej żywności były lepsze, tak? Bo oni, żeby zarobić, każdy obniżał jeszcze bardziej. Więc my mieliśmy takie, oni takie. I teraz jak Polska 10 lat ma się dostosować, to znaczy nagle ma podnosić wszystkie techniczne, całe pieniądze szły na to, albo masz podział zadań jest tak jak w dawnym RWPG. Tu już się robi na przykład przemysł stalowy, starczy, tu nie robimy, tak? Tu jest cukrowy, to się zabiorą Niemcy, wy już nie robicie. A to były nasze sztandarowe cukier, przemysły rolnictwo, stalowe, kopalnie, stocznie, które przecież mieliśmy wszystko pokasować. Co więcej, ale to już o tym się nie ma w ogóle marki. Banki, w Niemczech 70% zdaje się banków jest w rękach niemieckich, albo jest kontrola. W Polsce ostatni bank teraz państwo swoje akcje sprzedało. No ludzie, bo nie ma państwa polskiego. Trudno powiedzieć, ja się Polacy nie odprawię. Pan prezes udzielał głosu, dobrze? Chciałam powiedzieć, że moim zdaniem teraz jest ostatni moment na to, żebyśmy właśnie byli oburzeni, żebyśmy się nie zgadzali, bo te wszystkie nawoływania do tolerancji, cóż jest tolerancja? Tolerancja to jest to, że ja słucham czyjegoś zdania, ale ja się mogę z tym nie zgodzić i tolerancja polega na tym, że ja nie powoduję jakichś czynności przeciwko temu człowiekowi. Nie musi pani akceptować. Nie mówi mi, ale go nie akceptuję. Natomiast to, co nam się wmawia, to tolerancja to jest to, że ja mam akceptować wszystko i wszystkich. Przeciwko pani wymierzono. Przecież to nie jest tolerancja, tylko tchórzostwo i wygodnictwo, tak? No, no to tak jest. A i chciałam jeszcze coś powiedzieć, że mianowicie te grupy, które się od nas domagają tolerancji, to one są same wrogie i nietolerancyjne w stosunku do reszty społeczeństwa. To jest homoterror, możemy powiedzieć. I homofaszyzm, jak niektórzy już w internecie I uważam, że tak jak powiedział filozof grecki Arystoteles, kairos, czyli my musimy popatrzeć, kiedy jest odpowiedni moment. I teraz to już jest ostatni moment, kiedy możemy protestować. Za późno, proszę pana. Ja mam nadzieję. Dopiero w półtora roku. Ja mam nadzieję. Nie ma Polski. Nie będą tragedii dostać. Ja chciałem pani bardzo serdecznie podziękować za bardzo wyraźny głos w tej dyskusji o związkach partnerskich. Naprawdę duża klasa. Moje pytanie takie, bardzo interesujący wykład, tylko czy pani przedstawia te poglądy jako osoba prywatna? Bo jeżeli tak, tośmy sobie pana narzekali. Natomiast jeżeli pani przedstawia jako poseł partii, największej partii opozycyjnej, to przepraszam za to sformułowanie, ale to kukuizm. Ponieważ no, PiS robi bardzo niewiele. Pierwsza rzecz, druga rzecz, czy nie ma pani dyskomfortu takiego funkcjonowania, bo nie zabrakło mi takiego cicho, dajcie mu mówić. Lubię po tej całej aferze sejmowej, no nie znalazł się tam facet, który panią po prostu pierwszą zasłonił. A pan prezes? No to tak, a pan prezes. Największa partia opozycyjna zdaje sobie sprawę z tego, że w Polsce brakuje autorytetów. Tam nie ma autorytetów w tym kraju. Hierarchowie kościelni chowają głowę w piasek w tej chwili, być może ze względów finansów kościoła. Efekt jest taki, że społeczeństwo dzisiaj to katolicka część nie wie, kto jest prymasem Polski i kto jest kończącym konferencję episkopatu w tej chwili. Prymasów już nie ma. Nie ma prymasów. Bierze udział w tym happeningu Owsiaka, błogosławiąc niejako to wydarzenie, no to urąga do rąk i skandal. W związku z tym moje pytanie, jak PiS wyobraża sobie dalsze funkcjonowanie? PiS wyjmuje z kapelusza pana X o nazwisku Gliński, nazwisko nikomu nic nie mówiące, które ma być premierem. No i państwo, to jest troszeczkę śmieszne. Tak? Pan mówi za siebie trochę. Czy pani nie czuje dyskomfortu funkcjonowania w tej partii? Z jakiej pozycji pani dzisiaj występuje? Czy jako poseł, czy jako osoba prywatna? Bardzo dziękuję, bo pytania są takie, które są ważne, prawda? Więc tak, przede wszystkim to,
bogi, czy sposób funkcjonowania w nauce sprawia, że człowiek do niczego nie należy, bo musi się nauki słuchać, badać i tak dalej. I zwykle jest nie do pogodzenia. I na przykład na Wydziale Prawa, nawet nie wiem, czy jakieś organizacje funkcjonują, po prostu to jest sprzeczne jakby ze sposobem uprawiania życia, prawda? Praca naukowa trudno uniemożliwia wchodzenie w te procedury partyjne i słuchania. Słucha się z siebie samego. No nie do końca, ale samemu jest się pewnego rodzaju podmiotem oceny. Dalej, pan prezes Kaczyński zaproponował, ja zresztą wspierałam Prawo i Sprawiedliwość, a przed porozumienie centrum, a jeszcze wcześniej Komitet Obywatelski po 89 roku, a jeszcze wcześniej, no byłam przy tym okrągłym stole, ale jako tak zwany ekspert i byłam jedną ze współautorów ustawy o zgromadzeniach, która została uchwalona, do zeszłego roku obowiązywała w całości, dopóki pan prezydent Komorowski nie zmienił tego. I ja byłam z tą stroną związana od dawna. I kiedy pan prezes Kaczyński zaproponował mi po Smoleńsku, ponieważ no, był dość dużo ubytki i chciał, żeby przyszły do Sejmu osoby, które jakąś orientację mają przy procedurach prawnych i tak dalej, ja wyraziłam zgodę, tym bardziej, że na uniwersytecie pracowałam w jednym zakładzie z panią Hanną Wrochiewicz-Walc, ona jest wiceszefową Platformy Obywatelskiej i ona, no jej się nie podobało moje popieranie akurat tamtej strony, pisanie artykułów do naszego dziennika czy felietony w Radiu Maryja. I ona systematycznie zabierała zajęcia, tak? Pozbawiła mnie wykładów, pozbawiła mnie ćwiczeń nawet. Także ja zostałam z jedną grupą seminaryjną i zwolniłam się na końcu już sama w 2012 roku. Także przystałam na propozycję pana prezesa Kaczyńskiego. I teraz tak, jest jasne, że pan prezes Kaczyński wie, że jest, że nie wymaga. Mi się wydaje, że nie powinno się je wymagać. Wie pan, zawsze wybory wygrywa się w oparciu o tak zwanych sympatyków, a niekoniecznie o ludziach kadrowych, bo ci są potrzebni głównie przy organizacji wyborów, przy organizacji spotkań i tak dalej. I teraz tak, to co mówię, na każdy z tych tematów, o którym mówiłam, z wyjątkiem Unii Europejskiej, ja jestem tak radykalna i skrajna, ja nie toleruję tej Unii Europejskiej. Po prostu. Brawo! Brawo! Nie ma z mojej strony żadnych po prostu, kiedy na spotkaniach proszona jestem właśnie, żeby powiedzieć, jakie, bo Unia Europejska, możliwości tam, jak teraz pokierować, to ja staję i mówię, że przepraszam, nic nie powiem, czekam aż to runie i siadam. I dostaję takie ale stanowisko, wie pan, stanowisko rządzącej partii poprzednio, Prawa i Sprawiedliwości, musi być nieco inne, dlatego że oni są w sytuacji zastanej pewnej. No, skoro to nie wprowadzał przecież pan prezydent Kaczyński, ani premier Kaczyński do Unii Europejskiej, tylko poprzednie rządy. No i oni, wie pan, trzeba realia to jakoś brać pod uwagę. Oczywiście na wszystkich komisjach jedynymi, którzy w tym kierunku pakt fiskalny na przykład krytykują, to jest tylko Prawo i Sprawiedliwość, a zwłaszcza jest wybitny, naprawdę nabyty pan profesor Krzysztof Szczerski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tak. Doskonały. Tutaj, żebyście go państwo zaprosili, jeśli są władze tutaj. Panie, naprawdę. On wam powie dokładnie to, co ja. Także tutaj nie tego. Na te sprawy obyczajowe. PiS ma takie samo stanowisko, no wystawiono mnie, co jak pan wie, no nie wystawiono, przecież mniej więcej się tam może się do końca nie orientowali, że ja będę drgała, ale bardzo pan prezes Kaczyński tutaj jak najbardziej w obronę i koledzy mi tutaj tego, oczywiście, że ich nie powiem, bo teraz, wie pan, wystarczy jeden taki głos, no po co cała chmara głosów, no nie będzie jeden wyrazisty, wiadomo co, przecież to było wystąpienie w imieniu klubu, tak, nie było moje jako prywatne, w imieniu klubu. Co więcej, obiecano mi władze klubu, że kolejne są projekty i ja będę dalej, że się nie dam, nie będzie nam palikot wybierał, kto ma recenzor i ja w kolejnych projektach też będę mówiła. Także tutaj ma pan też stanowisko. To, co mówię, no pewnie, że jest moim prywatnym, ale to się zbiega z tym, jak klub to rozumie i na wszystkich posiedzeniach i przy projektach, które były, tak samo wyraża się zgodę. Teraz pan mówi, a co PiS robi? Niewiele robi. Co może robić partia opozycyjna, która nie ma przewagi w Sejmie? My możemy sobie, wie pan, ale i tak na klub, który nie ma, niech pan zobaczy, tam ci siedzą, obo jakieś robią happeningi, co tam dzielą, jakiś tort, ten bije w dzwonu, udaje, że tam na giełdzie, ten coś, a u nas się organizuje i są cały cykl programów, konferencji, jak będzie wyglądało rolnictwo, jak powinno tego, jak służba zdrowia, jak gospodarka, sprawy unijne. Jest, programy są.
My projekt tylko co może, no przecież nie pójdziemy, nie pobijemy ich, no, no nie ma takiej siły, no. Przy czym, wie pan, niech pan też weźmie pod uwagę, że bardzo wiele inicjatyw nie wychodzi na światło, jakby na szersze, do szerszej publiczności, ponieważ nie mamy mediów. Jeżeli pan nie wiem, co powiedział, ja udzielam wywiadu jakiegoś, prosi mnie pani z tego, jakaś tam z telewizji, z dziennika, ja mówię, a potem ukazuje się jedno zdanie, albo ja się podkryłam na schodach, no. No i pokazują, że tego, ja się tak zażartowałam, mówię, ale życia nie straciłam, mówię. No to i tą pokazują, a nie ma wypowiedzi, które ja mówiłam o tych związkach partnerskich, które prezydent Komorowski też powiedział, że trzeba teraz bez tej bazowej, a tam jakoś tego, więc ja powiedziałam, ale ponieważ już starałam się tak mówić, żeby im trudno było to pociąć, no to oni pokażą, że ja się podkryłam na schodach, no. I co pan zrobi? Także ja wiem, łatwo jest tutaj z tego, bo państwo mierzycie Polskę standardami niemieckimi. I tutaj być może, na pewno wszędzie się manipuluje, każda władza, która jest partia u władzy, ma swoje sposoby, ale już podejrzewam, nie byłoby tak łatwo zamknąć gęby, żeby już tak całkowicie to było niemożliwe. My mamy pozamykane, możemy w internecie obejrzeć i telewizja Trwam, którą właśnie chcą zabrać, żebyśmy już nie mieli tego kanału porozumiewania się. Więc... Trzeba z takim większym nie tyle żądać, bo co można więcej, no zastraszają tutaj posłów, wie pan, ja już sama nie powiem o sobie też, i to, że pozbawiają pracy, potem ci posłowie opozycji jak wracają, te przepisy są takie, że nie mogą wrócić na to samo miejsce, albo im się takie warunki stwarza, że właściwie muszą odejść z pracy, albo w ogóle rezygnować, więc wie pan, Polska to nie Niemcy, ani Polska to nie żaden kraj inny, ja myślę, że tu właśnie ta pani, któraś powiedziała, że trzeba to już nie mówić, ale to dotyczy też i Polonii, która jest poza Polską. Też coś państwo zróbcie, a przyjedźcie na pikietę, no. Przyjedźcie na pikietę. Przyjedziemy! Przyjedziemy! A do tego, no żeby tych ludzi, którzy tam gadają, ale w tak zwanej kupie za przeproszeniem, tak? No i pod któryś i powiedzieć, nawet skrzyknąć się z innymi okazjami, żeby wiedzieć, że Polonia też ma coś do powiedzenia. Ile z Polonii pieniądze do Polski przysyłają? Oni tutaj tylko dlatego, że tyle ludzi wyjechało, to nie mają skrajnego bezrobocia, bo by 20% było. Dopiero by splajkowała kasa budżetu, bo by nie mieli tyle na zasiłki. A oni jeszcze to przyjedźcie, macie, płacicie, macie głos, płacicie do tej kasy. Przysyłacie do rodzin, jedni przysyłają, drudzy nie, ale utrzymujecie rodziny swoje, bo to wiadomo i bez tego. Więc przyjechać i do prezesa Rady Ministrów, a pójść do, żeby się dowiedzieli, a pod Sikorskiego, który nie wiem jak Polonię traktuje, ale niekoniecznie, bo on wziął te pieniądze i coś dziwnie tam podobno wygląda finansowanie i wspieranie. Także nie co PiS robi, to tak jak trochę dla Polski, co wy dla Polski zrobicie, a nie co Polska opozycja. Witam panią profesor Hambura. Choć krótkie pytania do pani. Wspomniała pani o pakcie fiskalnym. Moje pytanie, jak PiS, jak opozycja podchodzi do tego paktu fiskalnego? Czy będzie szybko przepchnięty? Jakie tam ewentualnie sprawy traktatowe i czy ewentualnie jakieś referendum by się szykowało, większość i tak dalej? To jeden wątek, drugi wątek, wprowadzenie euro w Polsce. W traktacie akcesyjnym jest to zapisane, ale nie ma konkretnej daty. Jak pani się ustosunkowuje do tego wątku, co do wprowadzenia euro w Polsce, bo myślę, że byłoby to jedno z najgorszych rozwiązań, gdyż wtedy już polska gospodarka na pewno by się nigdy nie odbiła, by została podbita do końca. Dlatego czy nie warto ewentualnie przy następnych traktatach, jeżeli następne państwa by przystępowały i tak dalej, ten warunek renegocjować, trochę zmienić, ażeby Polska miała otwartą drogę, nie było tego wymogu traktatowego, wiadomo, że inne państwa też w ten sposób sobie to ułożyły. I w tym kontekście zawsze jest dobrze, ażeby ludzie, którzy znają się na polityce unijnie i też byli w Parlamencie Europejskim. Czy będzie pani kandydowała do wyborów do Parlamentu Europejskiego? Moje pytanie, bo tam trzeba też fachowców, którzy nie boją się i wystąpią na forum. I jeszcze końcowy wątek, wspominała pani tutaj
że bardzo pani kocha ministra Sikorskiego. Ale to jest oczywiście w cudzysłowie. Myślę, że gdyby pani miała jeszcze trochę czasu i jechała na dworzec tutaj, proszę zobaczyć ruinę polskiej ambasady na Unter den Linden. Warto spojrzeć tam przez okno, widać meble, jakieś powyrywane rzeczy. Myślę, że pani jako poseł wracająca z Berlina powinna też zapytać pana ministra Sikorskiego, czy ten projekt, który teraz powstał, zostanie zrealizowany, a jeżeli tak, kiedy, za ile lat, za 15 czy 20, a w tym wątku warto by zwrócić na to uwagę, żeby również konsulat generalny w Kolonii nie został na ten cel sprzedany, bo te pieniądze i tak trzeba. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Więc po kolei tak, pana Stefana Kampury, którego bardzo naprawdę znam i bardzo tak naprawdę w Polsce pomaga, gdyby nie jego głos Berlina, który nienawidzą go te polskie media, nienawidzą go, to by wielu z nami się ruszyć do Polski. Bardzo ważne pan tutaj poruszył problemy w Europolsce. Więc to jest kolejna cegiełka i kolejny argument za tym, że podpisanie traktatu akcesyjnego było sprawą polityczną, a nie prawną. Nie można było podpisać przy obowiązywaniu tej konstytucji traktatu, który mówił, że o, każde państwo przyjmie euro. Ponieważ konstytucja polska cały czas w odniesieniu do określania zadań Centralnego Banku Polskiego posługuje, mówi o pojęciu polskiego pieniądza. Polski pieniądz w chwili podpisywania traktatu i tej konstytucji. Polskie pieniądze była złotówka. I wiadomo, że o tym się mówi. Dopóki się konstytucji nie zmieni, żadne euro nie może w Polsce być wprowadzone. Krótko. Natomiast, jak znamy to, praktykę Platformy, a oni udają, że to w ogóle co, już nie widzę te pokrętne wyjaśnienia i całą kampanię, którą się teraz prowadzi. Pan prezydent Komorowski powiedział, że będzie teraz dyskusja, jak wprowadzić, żebyśmy już do tego korytarza weszli, już przygotowywali się. Co więcej, idąc tym tropem, premier już zapowiedział i będzie 19 dyskusja w Sejmie na temat euro i paktu fiskalnego. Oni nie przyjmują do wiadomości, że najpierw powinna być dyskusja na zmianę konstytucji. No nie można przyjąć, ale oni tego w ogóle nie przyjmują do wiadomości. Czyli ja jestem oczywiście przeciwnikiem, doświadczenia dotychczasowe pokazują, że kryzys jest w krajach objętych euro. No nie tych, które zachowały własną walutę. No ale tutaj premier i ten rząd i Platforma, absolutnie oni są zaślepieni. Dążą w tamtą stronę, po trupach Polski, tak mogę powiedzieć, to kompletnie nie obchodzi. Ma być przyjęte, no nie jest to absolutnie w interesie Polski i tu nawet nie ma wątpliwości, zresztą ekonomiści, nawet tak zwani rządowi są podzieleni i delikatnie, no bo no wiadomo, ale mówię, że to nie teraz, trzeba przygotować, że w ogóle nie wiadomo w ogóle. Jak chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to Prawo i Sprawiedliwość jest oczywiście przeciwko przyjęciu, oczywiście ten traktat obowiązuje, ale można w nieskończoność, nie ma warunków, nie ma, a mam nadzieję, że wcześniej ta Unia się rozpadnie. Tak jest. Dalej, renegocjować, tutaj ktoś mówi, pan Cenas mówi o renegocjowaniu. Mi się wydaje, że właśnie może nie ma co renegocjować, może ta Unia się rozwali szybciej, bo to już przebiera wszelkie, Platforma jeszcze będzie 3 lata w Polsce, tak? Jak oni będą w Polsce, oni wiadomo nie będą tego renegocjować i trzeba liczyć tylko, naprawdę trzeba się pomodlić do krucjaty ruszańcowej, gdzie państwo przyłoście uczciwie, najpierw na piwa, a potem zaraz na różaniec. I modlić się, żeby to się jakoś rozwaliło. Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Państwo widzicie, pakt fiskalny, dopiero były jakieś paki, dwupaki, sześciopaki, ciągle tam się zmienia, tego się nie da. Teraz drukują pieniądze, to musi runąć, nie ma siły, nie ma siły. Więc mi się wydaje, że może nie w renegocjowaniu euro, tylko w czekaniu, aż to po prostu nawet nie będzie nikogo ogłaszał koniec Unii Europejskiej. To się rozejdzie, będziesz martwy, nikt tego nawet nie zauważy, u nas już nikt nie będzie mówił o przyjęciu euro, a potem, natomiast jak będzie Prawo i Sprawiedliwość, to zobaczymy, tak? To państwa założenie od państwa, bo tutaj podejrzewam, że byście sprzyjali, ale zależy o wszystko od Polaków, tak? Ale Polacy zdecydują dopiero wtedy, jak się przygniecie kolanem do ziemi. Tak jest. Do ziemi, będą skałuży wodę pić i wtedy powiedzą, ale jeszcze nie część będzie krzyczała, że to przez Kaczyńskiego. Tak jest. Tak. Pan tutaj właśnie spytał również o ten Parlament Europejski. Mi się wydaje, że chyba nikt mnie tam nie wpuści, bo to się rozleciało. Zaraz od tego na Faradża i zaraz byśmy tam kombinowali.
pysk, no to by było, wie pan, no to, to mi się wydaje, że no trzeba... Wykształtuje jest spryt, jest takie powiedzenie. Ja nie wiem, tam jest dość duża kolejka, ale ja nawet nie wiem, czy ten, ponieważ zrobiono mi zarzut, że pani tak zwalcza tą Unię Europejską, a idzie pani dla pieniędzy, bo to jest główny argument, tak? Idzie pani dla pieniędzy. No to, no to, no to jest taka blokada zewnętrzna. Ale pieniądze blokuje. Można gdzieś oddać, ale być w środku. Ale pani wie szkoda pan, jest, pani jest szkoda do tego pseudoparlamentu, bo to jest tylko tam zdaje się mają minutę na wypowiedzenie się, kiedy mnie w końcu usunęli, bo ja bym się nie dała się. Ale ja myślę, że panią profesor by po prostu tam zjedli. Nie dałoby rady, to pan mnie nie zna. Ale ja powiem jeszcze pytanie dotyczące ambasady tutaj, więc jak chodzi o tę ambasadę, to w Polsce jest dyskusja na temat sprzedaży tego zabytkowego pałacyku w Kolonii. Natomiast tutaj słyszałam, że jakieś pieniądze, że Polonia chce wykupić, tak? Taki, tak, że Polonia pieniądze jakieś zebrała, ale to nie jest do końca pewne. I tego, tutaj podejrzewam, żadne naciski nie pomogą, tam są zupełnie jakieś inne układy, wie pan, a tym bardziej z opozycji to w ogóle nas... No ale zobaczy pani profesor tę ruinę, czy nie? To pojedziemy. Jeśli można, to ja bym prosiła raczej, żebyście państwo napisali mi interpelację i to ja bym to się zrobi, ale żeby zobaczyć. To się zrobi wszystko. Naocznie. Zróbcie to sobie. Dobrze, proszę, tam to się mówił. Ja chciałam, w ogóle jestem zadowolony, że pierwszy raz słyszę z tytułem profesorskim kogoś, kto tak mówi. I to jest naprawdę niesamowite dla mnie, bo do tej pory, co mam trochę przyjaciół w waszych sferach, po prostu wszyscy się zasłaniają, że nie mogą nic zrobić. Bo co? No po grantach wyrzucają znaczy, z pracy i tak dalej. Powiedzieć nie mogą. Powiedzieć. To się jedno z drugim wiąże, prawda? No coś tam mogą napisać lepiej lub gorzej, prawda? Ja jestem, proszę pana, już na emeryturze, ja mam wnosić. Ja tylko króciutko chciałem powiedzieć, że... O, nie. Jeszcze dobra. Chciałem powiedzieć odnośnie tej tak zwanej Unii, że o wszystkim zapomnieliśmy. Chyba, ja się też pytanie. Dobrze pani tu zasugerowała, że to idzie od górki, od globalizmu i tutaj Ameryki nie ma, prawda? Ale zapominamy mówić o głównych winowajcach, którzy to wszystko robią. I prawda, tu oczywiście chodzi o tak zwane inne narodowości, określmy to tak grzecznie, wiemy wszyscy o co chodzi, plus masoneria. I masoneria to jest, to niestety mamy w naszym polskim rządzie, ja bym może inne pytanie z nimi się nie rozmawia. Z nimi się albo wygrywa, albo oni robią to co oni chcą. I to już dosyć w Europie było pokazane, jak zniszczyli w Hiszpanii, prawda, we Włoszech, co się dzieje i tak dalej, no już nie będę wchodzić. Także, no cóż. Ale pytanie, niech pan da jakieś pytanie. No pytanie. Jest pan tak, co? Chciałem się pogadać. Dziękuję za to. Może ja chciałbym zapytać panią mogę jeszcze projektu, który podobno został wniesiony do Sejmu na temat możliwości interwencji innych państw, tak, w razie jakichś niepasujących dla rządu rozruchów, tak? I to jest bardzo zatrważające. A to, co pani powiedziała na temat tego wszystkiego, to nasuwa się wniosek, że jesteśmy państwem nieomalże 40-milionowym i rządzą nami 460 posłów, którzy się składają... Nie, my nie rządzimy pani. No tak, ale jest to najwyższy organ władzy państwowej. Władza to jest tu, tak, gdzie zasiadają tacy cynicy jak Miller, jak Kalisz, jak dewiaci, tacy jak no, facet przebrany za kobietę, następnie jakiś Biedroń i gdzie nie ma żadnych, nie ma klasy wśród tych posłów, tam jest tylko rekord z każdego przeciwnika, docinanie sobie z ław poselskich, następnie ta nasza nieszczęsna pani Kopacz,
która jest no, wyjątkowo cyniczna i bardzo stronnicza w stosunku tylko do PO-wców i tak dalej, tym, którzy jej pasują. No i w ogóle jest zatrważające to wszystko. I dlatego cieszymy się, no panie, co to już mówię, cieszymy się, że właśnie jest między nami taka pani poseł, która no, mówi za nas i prosimy, żeby pani oddała. Poruszyły bardzo aktualna, ja byłam przedwczoraj właśnie na komisji sejmowej, to jest projekt ustawy, drugi, bo można sobie zajrzeć do polskiego sejmu i samemu sobie przeczytać. Druk numer 1066 o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczpospolitej. I projekt w celu wykonania prawa Unii Europejskiej. Tu, jak się zajrzy do uzasadnienia, to rząd, to jest błyskawicznie, z końca stycznia, z połowy stycznia jest projekt napisany, przygotowany przez Radę Ministrów, a już 18 stycznia, kilka dni później znalazł się w Sejmie i już był przedmiotem, mieliśmy w piątek czy we czwartek pierwsze czytanie. Zobaczcie Państwo, błyskawicznie, kiedy inne leżą, czekają. I oni mówią, że to jest wykonanie prawa unijnego, że chodzi o wprowadzenie jakichś decyzji, które pierwotnie dotyczyły, ja tak szczegółowo tych decyzji nie śledziłam, dotyczyły wspólnego działania sił policyjnych przy jakichś tam imprezach sportowych, jakichś specjalnych, przy tam jakichś odciski palców, tego typu rzeczy. I kiedy zajrzymy, bo to akurat pan profesor Naimski, minister były, o tym mówił i słuchałam, natomiast gdybyśmy spojrzeli, to jest krótka ustawa, czyli niewiele artykułów, ma tam około 20. I tutaj zwróćcie Państwo uwagę, jak ona mówi tak. Artykuł pierwszy. Ustawa określa zasady udziału zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych. Czyli tu wcale nie chodzi tylko o żadne ratownicze, tylko wspólne działania. Na terytorium Polski prowadzone przez funkcjonariuszy lub pracowników Policji, Straży Granicznej, Biuro Ochrony Rządu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. A co ona ma do imprez? Jakie? Agencja, Biuro Ochrony Rządu, dalej. Użyte i teraz wyjaśnienie, co znaczy wspólna operacja. Słowniczek artykuł 2 mówi tak. Wspólna operacja to jest wspólne działania prowadzone na terytorium Rzeczpospolitej z udziałem zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników i tutaj w związku tam wspólne patrole przy ochronie porządku, bezpieczeństwa publicznego, zapobiegania przestępczości, a B ustęp w związku ze zgromadzeniami, imprezami masowymi i podobnymi wydarzeniami, nie, dalej, klęskami oraz poważnymi wypadkami w celu ochrony porządku, bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania. Czyli Niemcy przyjadą nas pacyfikować na manifestacjach antyrządowych. Co więcej, tutaj jest powiedziane, że w kolejnym podpunkcie, już mówię, w ramach udzielania pomocy przez specjalne jednostki interwencyjne. Jednostki specjalne? Czy ratowniczych? Kto przy działaniach ratowniczych? Jakieś jednostki specjalne? I chroniące ochrony i porządek publiczny? Czy w związku z demonstracją? Nie, będę. Nie, jest podstawa. Jeśli ta ustawa będzie uchwalona, to będzie podstawa, ale to jeszcze nie koniec. Zwróćcie Państwo uwagę, kto z wnioskiem może wystąpić o taką pomoc. Z wnioskiem do organu państwa wysyłającego o udział zagranicznych funkcjonariuszy występuje i tutaj tak, jeśli na nie mniej niż 3 miesiące, mniej, komendant główny policji może wystąpić, komendant straży granicznej, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, minister spraw wewnętrznych, jeśli na dłuższy okres, no to zobaczcie, to komendant policji może wezwać jednostki specjalne i właściwie gdzieś ktoś mówił mi, ale to nie jestem pewna, jak chodzi o wojsko, oczywiście z własnym uzbrojeniem, co więcej, tutaj w którymś miejscu jest mowa, że to nie są tylko państwa z państw obszaru euro i Schengen, ale również państw trzecich. Czyli możemy do ruskich wystąpić. Komendant główny sobie nie będzie albo minister i może ich zaprosić do w związku ze zgromadzeniami, imprezami, myślałabym to euro, tu nie jest co rok euro organizowane, tak? I podobne wydarzenia. Jakie podobne? Tu jest, wszystko jest niesprecyzowane. Nie wiemy w jakim celu. Ja się próbowałam w tej komisji sejmowej dopytać,
przedstawiciel rządu, żeby dobrze mówi, kto ma tu przyjechać, kto ma z wnioskiem, ale w jakich warunkach taki wniosek może być sformułowany. Musi być sprecyzowane, musimy wiedzieć, czy nie będą to względy polityczne, czy to nie będzie dla zwalczania opozycji politycznej. Oni nie odpowiadają na te pytania. Jest po prostu, idzie to jak huragan, jak tornado. I tutaj macie państwo, w tym, niech sobie ktoś z państwa zajrzy, po prostu jest to wszystko bardzo, bardzo groźne, bo jest bardzo niejasne, narusza oczywiście konstytucyjne wolności i narusza suwerenność państwa polskiego. Czy przy akcji ratowniczej, gdzieś jest powódź, nie ma już straży pożarnej polskiej? Czy to muszą przyjechać Niemcy z karabinami swoimi? Bardzo jestem ciekawa, z jakim się oznakowa, a nawet Niemcy, Niemczy, czy Rosja, czy ktokolwiek, z jakiej racji? To my już nie mamy, ja wiadomo, wojsko jest rozpuszczone, ale czy nie stać, nie można sformułować oddziału amfibii, która przyjdzie i pomoże z powodzi uratować ludzi? Jest to symboliczne, po prostu patrole, a nie dojedzie patrole polsko-niemiecko, polskie, rosyjskie. Jest to po prostu skandal, ja tego nie jestem w stanie zrozumieć. Jest to bardzo groźne, oni nie przyjmują, rząd nie przyjmuje na nasze pytanie, że pan minister Kamiński, były szef CBA, wyraża tu szereg zastrzeżeń dotyczących zwłaszcza tych jednostek specjalnych. Nie ma odpowiedzi na to. Ja bym nie odpowiadała, bo jest tak na okrągło. Pan Biernacki szybko kończy dyskusję. Dobrze, wszystko już. Już pani powiedziała, pan powiedział. No to ten, no i taka jest, no my możemy przyjść, pokrzyczeć, prosić media i kończy się nasza rola. No. I oni sobie uchwalą kolejną, że w wykonaniu prawa Unii Europejskiej większość posłów kompletnie się nie interesuje, nie orientuje w ogóle. Ale jak ręka jest podniesiona, głosują. Nikt tego nie czyta. A jak z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie? Ale znając skład Trybunału Konstytucyjnego, no przecież ma przewagę teraz te platformy SLD. No jeszcze oni wszystko z powodu ponad ja bym prosił kolejność może pytań zachować jednak. Proszę bardzo. Ja wrócę, pani profesor, do nieszczęsnej Unii Europejskiej. Moje pytanie jest takie, no Unia Europejska w tej chwili nie ma kierunku tak naprawdę. No nie ma, jest to przynajmniej od 6 lat już taka destrukcja straszna. Natomiast czy jest jakakolwiek alternatywa? Bo jeżeli Unia Europejska, która była planowana już wcześniej, wspominaliśmy przez Schumana i Adenauera jako pewien imperatyw pokoju w Europie, ona była pod tym kątem konstruowana, zanim jeszcze powstały struktury tej Unii Europejskiej, takie, które w tej chwili oczywiście mamy. Czy jest jakieś wyjście, czy pani kiedykolwiek naukowo zastanawiała się nad tym, co zaproponować Europie, jaki podział wtedy na struktury, jaki podział ekonomiczny, Unia celna. Czy jest jakieś wyjście, gdyby Unia rzeczywiście europejska upadła? Czy to, co w tej chwili w tym kontekście mamy, w tej chwili to, co jest, czy nie jest to lepszym zabezpieczeniem, bo możemy nawet tą destrukcję kontrolować dla nas? Jesteśmy dosyć stosunkowo młodym państwem, które tak pani myśli, że można kontrolować. Znaczy, może kontrolować to na tyle, że wiemy, w jakie ruchy będą wykonane, ale jeżeli upadnie, rzeczywiście dojdzie do tego, czy jest coś, co mogłoby zastąpić w dzisiejszych czasach w Europie? To jest istotne. To ja mówię, wcześniej było to proponowane jako imperatyw pewien pokoju. Czy można coś z tego wyciągnąć? Rozumiem. Więc pani mówi, że Unia nie ma kierunku i słusznie pani mówi. Unia już nie idzie, Unia się przekształciła w system wyzysku przez silniejsze państwa, słabszych. To jest kierunek. I to oczywiście w moim przekonaniu idea założenia takiej Unii Europejskiej, ona mogła zagrać w sytuacji, kiedy było kilka państw tylko. Natomiast przyjmowanie wszystkiego, szukanie rynku zbytu nie miał prawa, to nie da się rządzić, nie da się uzgadniać, zawsze będzie z pokrzywdzeniem jakichś państw. I w tym sensie twierdzę, że z gruntu to było złe i nie możemy mówić, że to dawało jakiekolwiek szanse, bo one każdy dzień praktyki pokazuje, że to nie miało szansy. Przyłączanie kolejnych państw, tym bardziej, bo jest jeszcze bardziej niesprawiedliwe, bo nie ma możliwości, żeby równo traktować wszystkie państwa. Pani pyta, czy widzę jako jakiś sposób powrotu. Otóż widzę, no po prostu na dzień dzisiejszy, niezależnie jak jest skompromitowane w zestawieniu stoi do globalizacji, europeizacji, tworzenia państwa europejskiego, powrót do państw narodowych. Oczywiście. To tak jak jest rodzina z państw narodowych. To jest sprawdzone. To jest tysiąclecia sprawdzone. Mamy do czynienia z kolejnym
szaleństwem. Tak jest. To jest utopia, to jest szaleństwo, które znowu będziemy płakać i w historii opisywać. Kolejne jak cesarstwo rzymskie, pół świata miał. Nie ma rady. Komunizm miał pół świata. Tylko śmierć, cierpienie i to jest tak samo, to jest wymyślone, wie pani, przy stole, ale to się nie da. Nie da się wbrew prawom natury. Jak pani by chciała, żeby po prostu wrócić i pani pytać się, czy jest jakaś możliwość do tego, co natura sama w ten sposób przez tysiąclecia stworzyła. Państwa narodowe. I tutaj dlatego tak szukałam, bardzo ciekawe, w piśmie w Nowym Tygodniku, w sieci, w Nowym Tygodniku, w sieci, zaraz państwu pokażę okładkę, jest z panem prezesem Kaczyńskim wywiad. I w tym tygodniku jest świetny artykuł, właśnie odpowiadający na pani pytanie, jak chodzi, co z tą Unią Europejską. Czas rządów emisariuszy Magdalenki powoli się kończy. To jest pan profesor Morawski, znany zresztą kierownik katedry. I on gdzieś, ja tutaj w tym momencie nie, ale w pociągu czytam, jego się tutaj pytają o Unię, jak to wszystko powinno wyglądać. No ale nie będę teraz, bo nie mam czasu, ale on dokładnie mówi to samo, co ja. Przeliczyli się ci i za szybko odkrzyknęli pogrzeb państwa narodowego. Mamy cały czas, przecież obowiązują równolegle do regulacji unijnych, przepisy międzynarodowego prawa, konwencje, deklaracje ONZ-owskie i funkcjonują, są gwałcone dzień w dzień przez system ponadnarodowy, jak Unię, które mówią, państwa powinny się współpracę organizować w oparciu o suwerenną równość. Czyli niezależnie od wielkości powinny mieć, nie wolno wykorzystywać słabości ekonomicznej innych państw i tak dalej. Powinniśmy wrócić do tego, kto pani powiedział, no to retoryczne pytanie, że nie mogą funkcjonować państwa suwerenne. Ci mówią, którzy by chcieli łapę na całym świecie położyć. To ci mówią, ale to jest to po trupach, nie pani zobaczy ile szkody. To przemieszczają, to tak jak Stalin, co zrobił? Śmierć, poprzenosił narody, pozabrał im języki. To wie pan, to zło, zło kołuje tak. Powrót do państwa narodowego, taka jest moja. Pani profesor, ponieważ PO nie odpuści przepisów o związkach partnerskich, to zapowiedzi. Już jest projekt złożony. Już jest, będzie walka na tak. Pani zapowiedziała, że pani będzie wyznaczona przez PiS. Nie, już jestem wyznaczona do kolejnych, chyba że tam coś się zmieni i uznają. W związku z tym pani musiałaby jakieś ewentualnie nowe argumenty wyszukać, żeby nie powtarzać tego samego. Czy pani wzięła pod uwagę również to, żeby ponieważ skontrować argumenty zwolenników tej ustawy o związkach partnerskich, powołują się na prawo, na to, że brak możliwości przez partnera seksualnego, chociaż to nie jest seks, bo seks homoseksualny to nie jest seks normalny, tylko znaczenie jest to, to jest masturbacja ciała drugiego człowieka po prostu. To nie jest seks. Ale będą wysuwać argumenty, że partner seksualny nie może się dowiedzieć szpitala o stanie zdrowia, o prognozowaniu i tak dalej. To można w tym można. To nie ma ograniczeń. Nie, są ograniczenia. Więc jest ustawa o zawodzie lekarskim, która mówi, że informacji lekarz udziela tylko osobie, którą pacjent wyznacza, którą prowadzi. Może być na przykład rodzina wyłączona, ale osoba wskazała. W karcie wyłączenia. Ale o co pani chodzi? Pytanie. Nie, zaraz, zaraz, pani tutaj. No właśnie, chciałam zapytać, czy pani to nie szła uwagę. Ustawa prawo bankowe, które dopuszcza to już wszystko jest. To, żeby skontrolować od tej strony, wie pani, że to wszystko jest programowane z wyjątkiem podatku. Rzeczywiście, przyznaję podatku na moją rodzinę, ale to nie jest swobodne i wiadomo, jakie podatki są. Dobrze. I jeszcze chciałam powiedzieć, ponieważ łęcję prawem europejskim, ogólnie rzecz biorąc, obowiązującym Unii Europejskiej. Mało ludzi sobie zdaje z tego sprawę, może by było ewentualnie dobrze na głośno, że Niemcy są jedynym państwem Unii Europejskiej, które, pan Mycelarz, na pewno mi przyzna rację, które osiągnęło taki stan. Ale pani nie powiada, pytanie, co pani. Na pytanie tylko. Już. Ale to jest bardzo ważna sprawa, mało kto o tym wie, a to jest naprawnika, który jest nieważna sprawa i to trzeba wiedzieć, ludziom to powiedzieć.
Mianowicie taki poseł z Bawarii, Poli Bajla. Ale nas to nie interesuje, pani Szanowna, no, proszę panią. No. Chodzi o to, że Niemcy mają, krótko mówiąc, Niemcy mają możliwość taką, że mogą storpedować każdy przepis, którą Unia wprowadzi na terenie Niemiec, bo Bundes tak mówi na historię. Mało tego, poprzez to, że Niemcy mogą zgłaszać swoje projekty, to... No dobra. Ja wiem, o co pani chodzi, bo jedyny Niemcy korzystają z tego prawa i nie przyjmują. Natomiast tutaj jedni powiem tylko słowo, na koniec już, bo faktycznie trzeba opuszczać salę. Argumenty, nowy projekt ustawy chce obejść konstytucję. Oni już nie używają, że będzie ustawa o związkach partnerskich, a platforma przygotowuje jeszcze tak, ale to wiadomo odpadnie. Natomiast platforma przygotowuje ma się nazywać o wspólnym pożyciu. O wspólnym pożyciu, że nie ma jakiej związki. Czyli nie tworzymy nowej instytucji prawnej związek partnerski, tylko treść polega na tym, że zmieniamy liczne około 50 ustaw i dodajemy, dopisujemy tam, gdzie jest małżonek, dopisujemy jeszcze właśnie nie wiem, jak on tam nazwą, pozostające we wspólnym pożyciu. I to jest okropne, bo to ja mam zamiar przygotować pewne inne argumenty, bo tu trzeba walczyć właśnie z tym pojęciem, terminem wspólne pożycie. Nie wolno, jeśli oni mówią, że są konserwatyści i katolicy, nie wolno interpretować w kierunku, który w istocie legalizuje, nie wiem, instytucjonalizuje właśnie homoseksualne takie związki. Kropka. Ja te argumenty nowe przygotowuję. Następne pytanie. Ja proszę naprawdę bardzo krótkie pytanie, bo mamy tylko jeszcze około 10 minut czasu. Pani profesor. Ja chciałem nawiązać do państwa narodowościowego. My Polacy mamy to zakorzenione we krwi i w związku z tym mamy pytanie, czy w Sejmie nie jest poruszany temat taki, że działalność po tragedii smoleńskiej w ogóle władzy i tych całych komisji zmierza do opieszałości, celowo właśnie ma na celu opieszałość i gmatwanie i niewyjaśnienie tej narodowej tragedii. To jak pani Walenita Gargas przyjedzie, to ona wam ze szczegółami państwu opowie. I to wiadomo, że jest, a ja najwięcej to pan Hambura tutaj wie, na co dzień przyjdzie, jak ma przeszkody i tak dalej. Także jak najbardziej pana nie zmierza do wyjaśnienia, a przekonujemy się za każdym razem o utrudnieniach, o szykanowaniu rodzin, upokarzaniu tych rodzin i tak dalej. Także po prostu wstyd, że się zdarza. Wygląda na to, że już z pytaniami, tak? Wszyscy wyczerpaliśmy tutaj. Tak? To teraz ja nie zadam pytania, ale chciałem nawiązać do tego, co pani bardzo ważnego powiedziała. To tak trochę przemknęło o krucjacie rządowej. Chcę państwu powiedzieć, że Węgry uratowały swoje państwo, swój kraj dzięki krucjacie różańcowej. Tam krucjata została podjęta przez hierarchię kościelną, ale równolegle przez rząd. Prawda? I tym bardziej to miało dobry skutek. Otóż Węgrzy podjęli tą krucjatę i uratowali swoje państwo, uratowali w dużej mierze swoją integralność i niezależność od Unii Europejskiej, bo prezydent Orban zdobył taką siłę dzięki temu, że potrafił się oprzeć w pewnych sprawach. Prawda? Więc chcę państwu powiedzieć tak w dwóch słowach, na czym polega ta krucjata różańcowa. To jest podjęcie przynajmniej dziesiątkę różańca dziennie, wystarczy odmówić, niekoniecznie specjalnie, nawet odmawiając różaniec, wielu z nas modli się na różańcu, jedną z dziesiątek ofiarować właśnie w intencji krucjaty różańcowej. I jeśli państwo wyczerpią pytania i państwo się zgodzą, to taką dziesiątkę różańca proponowałbym, żebyśmy tutaj odmówili za ojczyznę już na koniec tego naszego spotkania. Jeśli większość będzie uznawała,
że im się za bardzo śpieszy, to ja proszę bardzo wszystkich tu katolików naszego koła różańcowego i ponieważ też jest godzina miłosierdzia akurat, to zostańmy ci, którzy, żeby nie zakłócać jakby to, zostańmy ci, którzy to uznają za stosowne i mają to w sercu, żebyśmy się pomodlili w intencji Ojczyzny Polski za to, żeby Pan Bóg i Matka Boska uratowała Polskę przed zalewem liberalizmu, libertynizmu, ateizmu, żeby przywróciła Polakom rozum przede wszystkim, żeby przestali ulegać propagandzie medialnej, żeby zdjęła z Polaków, Polakom, żeby zdjęła taką biermo medialnej mgły, któremu ulegają, żeby potrafili własnym rozumem rozróżniać dobro od zła i prawdę od fałszu, bo bez tego to żadne apele, prawda, tutaj do pani posła nie dadzą rezultatu. Dwie godziny, które poświęciliśmy, pani poseł poświęciła nam... Nie poświęciłam, jestem zaszczycona, naprawdę.